Więc tak, jeżeli mówiłem wcześniej, w sensie pisałem kilka dni wcześniej, że jeżeli ktoś by chciał śledzić ze mną, jak wygląda tworzenie w Unrealu, i uznajmy, że ktoś z was nigdy w życiu jeszcze nie dotykał Unreala i pierwszy raz by dotykał Unreala, to pierwszą rzecz, jaką zobaczycie po uruchomieniu Unreala bez jakiegokolwiek projektu, jest właśnie wybór tego, jaki projekt chcecie stworzyć. Przez to przelecę dość szybko, no bo poradniki kupię za tego dużo. Raczej nie ma sensu się na tym rozwodzić. To, co was interesuje raczej w większości przypadków, to, że chcecie tworzyć gry, wybieracie template. Template'y są dla was super przydatne, macie tu naprawdę dużo różnych już takich podstawowych mechanik, wokół których da się całą grę rozkręcić, jak właśnie gra pierwszoosobowa z jakimś tam strzelaniem, macie latanie, macie puzzle, gdzie trzeba ułożyć odpowiednio, macie jakąś kulkę z fizyką, co też jest w wielu przypadkach przydatne, żeby poznać właśnie fizykę. Macie template trzecioosobowy z postacią biegającą, animacjami, macie top-down, czyli do jakichś slasherów, roguelike'ów i tak dalej. Tutaj są coś, jak rozumiem, to są na dwa joysticki do strzelania. Nie mam bladego pojęcia, nigdy tego nie odpalałem. Adam, to jest typ gry, gdzie ten rotację na jednym padzie joysticku, robisz sobie, a strzelanie tak, na drugim, albo poruszanie i się. I miałeś takie gierki lata temu, właśnie top-downowe, gdzie okej. Okay. Nie musimy wchodzić głębiej. W sensie, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to sobie może przelecieć przez to wszystko, bo jest tam zawsze jakaś przydatna wiedza, którą można... W sensie, jeżeli robicie jakąś grę, która ma podobny temat, to znajdziecie na pewno coś tam ciekawego. Coś z telefonem, z AR-em, tak. Rozszerzona rzeczywistość, side-scroller, side-scroller 2D. Poruszanie się pojazdem, przy czym tutaj to jeżdżenie jest dość podstawową mechaniką jazdy, ale pokażę wam mniej więcej, jak to się robi. I na przykład na Udemy są kursy multiplayer, które korzystają z tego i pokazują, jak zrobić jazdę autem multiplayer. Jakby ktoś był zainteresowany, to się zgłoście, to podeślę wam. Przy czym no, on jest płatny, więc to już zależy od waszych fantazji. Wirtualna rzeczywistość i już taki bardziej zaawansowany model jazdy autem. To, od czego ja zaczynam, to jest first person. Nie będę tworzył jeszcze raz, bo już mam specjalnie po to stworzony pusty projekt. I teraz tak. Co my tutaj widzimy na start? W momencie, gdy uruchomicie silnik pierwszy raz, prawdopodobnie to, co będziecie mieli widoczne, to jest to jedno okienko, być może message log, chociaż nie jestem pewien, czy on jest otwarty domyślnie. Jeżeli macie jakieś doświadczenie z innymi silnikami, to przynajmniej pewne rzeczy są wam zrozumiałe, inne nie, ale tak czy siak trzeba zacząć. To, co widzicie na środku, to jest scena, czyli level w przypadku Unreala, scena w przypadku Unity. Wasza mapa. Będę starał się używać raczej takich słów niekoniecznie formalnych gamingowo, bo jest mi po prostu łatwiej też nie używać technicznych słów, więc w razie czego mam nadzieję, że to nie jest problem. Jeżeli coś będzie niejasne z tego powodu, to też zgłaszajcie się i mi przerywajcie. To jest mapa, na której będzie odbywała się wasza gra, po której będziecie się poruszać postacią, cały gameplay, cała logika, tu jest wszystko. To jest wasze główne okienko. Żeby poruszać się po tym okienku, w przypadku, nie wiem, jakie programy mają taki system sterowania, ale klikacie prawy przycisk myszy, kiedy możecie się właśnie rozglądać, a potem WSAD do poruszania się. Spacja tutaj nie działa. O, jest Z-ka do takiego robienia rybiego oka. I chyba, a tak, jest Q i E do góra-dół. E jest do góry, Q jest na dół. Jak będziecie sobie tak latać w kółko i klikać różne losowe przyciski, to odkryjecie kilka różnych właśnie sposobów sterowań. Jeżeli poruszacie się dla siebie za wolno, to w trakcie takiego lotu, czyli trzymania prawego przycisku myszy i WSAD jakiegokolwiek przycisku, jeżeli kółkiem zaczynacie kręcić, to przyspieszacie, tak jak widzicie. A jak kręcicie w drugą stronę, to zwalniacie. To jest tak naprawdę podstawa, żeby się poruszać po mapie. Teraz tak. Tą mapę dokładnie będziecie mieli otwartą, jeżeli stworzycie sobie z tego samego template'u, co ja, poza tymi dwoma obiektami, które wytłumaczę później. Lewym przyciskiem myszy możecie kliknąć sobie na dowolny obiekt, pojawią wam się osie, jeżeli używaliście czegokolwiek innego z silników, niekoniecznie Unity, to może być jakiś inny silnik graficzny, to raczej wiecie, o co chodzi, możecie poruszać. Skrótami klawiszowymi W, E, R lub tutaj u góry macie różny panel. Możecie zmienić na oś rotacyjną, na skalę i w ten sposób robić wszystkie obiekty po kolei. Ctrl Z oczywiście działa, Ctrl Y tak samo. Można wszystko cofać do przodu, do tyłu.
i tak dalej. Panel po lewej. Macie tutaj kilka zakładek z podstawowymi obiektami, które możecie postawić na scenie, o czym zaraz będziemy mówić. Oraz jest też All Classes, czyli również wszystkie klasy, które wy stworzycie, o czym też będziemy mówić. W skrócie, co tu możecie znaleźć, to jest pusty obiekt, który możecie postawić w Unrealu na takim levelu, nazywa się aktor. Wszystko, co może się znaleźć na tym levelu, jest gdzieś tam bardzo głęboko, daleko z tyłu, jego rodzic jest aktorem. To jest taka najbardziej podstawowa klasa, którą możecie postawić na level, bo jeszcze niżej, czy też wyżej, nigdy nie wiem, w którą stronę, jest U-Object, o którym tutaj nie będziemy mówić, bo to tak naprawdę dotyczy głównie C++, chociaż w Unrealu też, powiedzmy, w sensie w Blueprintach też się da, ale to już nie jest część na dzisiejszy temat. Możecie tutaj postawić jakieś postacie, światło, podstawowe kształty do budowy levela, jeżeli po prostu robicie placeholdery jakieś, żeby zobaczyć kształt mapy, triggery, o których no dzisiaj raczej nie opowiem o samych tych triggerach, tylko bardziej o wykrywaniu kolizji. Tak, mam to zapisane. Macie różne rodzaje światła, czyli właśnie na przykład słońce, jak widzicie od razu macie dynamiczne cienie, przy czym cały temat światła polecam ewidentnie oglądać dużo poradników na internecie i znaleźć ludzi, którzy zajmują się tym na co dzień, bo samo światło w Unrealu też potrafi być osobnym tematem, jak programowanie jest dość spore. Są jakieś tu wizualne efekty, Unreal ma ich trochę, ale nie będziemy się na nich skupiać. Jedyna rzecz, o której chcę wspomnieć, a o której możecie sobie doczytać w przyszłości, to jest Decal. Decal to w skrócie wyświetlanie tekstury na podłożu 3D. Jak widzicie, nieważne gdzie go ustawię, to on się automatycznie sam ustawi, przy czym, no jak widzicie, rotacja jest zła, więc na przykład mogę obrócić i wtedy wyświetla się na przykład na ścianie również poprawnie. To jest używane na przykład do efektów zniszczeń ściany po kulach, krwi, tego typu rzeczy. Oczywiście klikając Delete ja sobie coś takiego usuwam. To jest w lewym panelu, czyli różne takie kształty są. Jest jeszcze geometria, która wam umożliwia troszeczkę bardziej zaawansowane zabawy, gdzie możecie bawić się wewnątrz Unreala bez żadnego programu graficznego, ścianami takimi, ale o tym też nie chcę raczej opowiadać, bo to też można się tym bawić, powiedzmy, z pół godziny czy godzinę, więc lepiej, żebyście po prostu sobie poczytali o czymś takim jak brasze lub geometria, bo to powinno być ten sam temat pod dwiema różnymi nazwami w goglach. Zapisujcie sobie wszystkie takie rzeczy, w sensie, bo ja będę tutaj mówił o wielu rzeczach, o których nie będę za dużo pokazywał, tylko wam właśnie wspomnę, że coś takiego istnieje, żebyście mogli sobie potem doczytać, jeżeli to jest temat, który was interesuje. To jest lewy panel. W prawym panelu, który tutaj prawdopodobnie, mam nadzieję przynajmniej, że jest tak mniej więcej widoczny, to są wszystkie obiekty, wszyscy aktorzy, którzy znajdują się właśnie na waszym levelu. Jak widzicie, mogę sobie klikać i również mi się zaznacza automatycznie, o którego chodzi. Mogę kliknąć dwa razy, żeby do niego przelecieć. Mogę kliknąć na niego prawym, by mieć tutaj kilka różnych opcji związanych z widocznością, z grupowaniem obiektów i tak dalej, i tak dalej. Unreal daje wam dużo tutaj narzędzi. Prawdopodobnie też jest jakiś krótszy poradnik, który tłumaczy czysto takie level designerskie. Kamil, jeżeli znasz jakiś taki poradnik od Unreala, który czysto tłumaczy takie właśnie sztuczki czy shortcuty do obsługi zabawy z level designem, to możesz tam wysłać później linka. Jeżeli nie znasz, to w sumie mogę coś znaleźć później. Ale coś się znajdzie. To jest prawy panel, tu jak naprawdę dużo więcej funkcjonalności nie ma, poza tym, że chyba Unity tego nie ma, przynajmniej kiedyś nie miało, do dawna nie pracowałem. Unreal oferuje wam foldery, czyli możecie sobie pogrupować na przykład wszystkie mesze, białe kostki do jednego folderu, coś innego do drugiego folderu i tak dalej. No w Unity trzeba było robić przynajmniej kiedyś pusty obiekt do tego, nie wiem jak jest teraz. To jest prawy górny panel. Dolny panel, przejdziemy na niego, Content Browser. To jest panel, w którym macie wszystkie wasze asety, których możecie używać. Czyli asety to są właśnie na przykład mapa. Mapa jest asetem, czyli ta mapa, na której jesteśmy teraz obecnie. Jakieś mesze, które możecie postawić. Mam nadzieję, że nie muszę tłumaczyć, czym jest mesh. Czy jest ktoś, kto nie wie, czym jest mesh?
Okej, w sensie zakładam, że to są takie podstawowe rzeczy. Jeżeli ktoś nie wie, no to w skrócie to jest po prostu model 3D. To jest najprościej, jak to mogę wytłumaczyć. Czyli jakaś reprezentacja graficzna czegoś na scenie, tak? Macie tutaj już, jeżeli stworzyliście z template'ki, macie dużo startowego contentu, czyli właśnie jakieś modele, jakieś blueprinty, lampa, tego typu rzeczy. O czym, w sensie, o czym są blueprinty, też zaraz dokładnie opowiem. Tekstury również są asetami, do wszystkiego macie tutaj podgląd, wszystko, praktycznie wszystko jesteście w stanie kliknąć dwa razy i otworzyć. I teraz tak, ja właśnie coś kliknąłem, u was to coś zniknęło, w sensie wy tego nie widzicie. To jest dlatego, że gdy pierwszy raz odpalicie Unreala, tylko że nie pierwszy raz w życiu, a w ogóle za pierwszym razem przy danym uruchomieniu komputera uruchomicie Unreala i otworzycie nowe okienko, niestety Unreal jest upośledzony i to nowe okienko otwiera wam w osobnej zakładce, którą właśnie przeciągnąłem z innego ekranu, magicznie. Więc taka pierwsza, najbardziej przydatna rzecz, którą wam mogę polecić, to się nauczyć, że te wszystkie zakładki możecie przeciągać, łapiąc je po prostu za to i wrzucać je sobie do jednego okienka. Ponieważ w innym przypadku, jak ono było sobie oddzielnie, to kiedy ja kliknę na to, jak widzicie, nadal to jest widoczne. Nie jestem w stanie się tego gówna pozbyć, jest to mało przydatne. Minimalizowanie tego nie jest żadnym rozwiązaniem, przynajmniej według mnie, tylko wnerwia. Dlatego warto pamiętać o tym, że wszystkie zakładki jesteście w stanie tutaj chwycić, przeciągać. Podobnie jak w sumie cały layout tego jesteście w stanie, też tutaj macie o taki trójkącik, możecie chwytać i przeciągać, przy czym ja chyba wolę tego nie robić, bo... Nie, przepraszam, to się coś... A, tutaj. Przepraszam, za toolbar, o. Też jesteście w stanie przeciągać i to robić, tylko żebym ja sobie tego nie zepsuł, bo ogólnie, no, zmiana layoutu to już musi naprawdę być od waszych preferencji, żebyście coś tutaj zmieniali. Ja mam tutaj kilka jeszcze innych zakładek, które możecie otworzyć przez window i sobie tu szukać w sumie, co znajdziecie. Levele, jakieś statystyki, większość z tych rzeczy tak naprawdę będzie wam rzadko potrzebna, przynajmniej na starcie robienia gry, dopiero potem, gdy zaczniecie się bawić czymś bardziej zaawansowanym. Jeszcze jest world settings tutaj, z tych zakładek, w którym macie takie podstawowe zasady dotyczące świata. Z takich najbardziej przydatnych to prawdopodobnie jest game mode, o którym warto lepiej poczytać dużo, bo tam jest dużo informacji na jego temat i ciężko, żeby to wytłumaczyć w minutę. Ale właśnie w game modzie, jakby ktoś pytał, to po prostu ustawiacie podstawowe różne zasady waszej gry, czyli na przykład jaką postacią gracie, wasza postać to jest pawn w Unrealu. Pawn to jest postać, którą może coś sterować. Tą postacią może sterować gracz, ale również i AI. To są pawny. Macie kontroler, który już jest, powiedzmy, według mnie bardziej do multiplayera. Jest HUD, czyli to, co wyświetlacie na ekranie i tak dalej, i tak dalej. W sensie naprawdę jest lepiej o tym poczytać, bo szkoda czasu na takie rzeczy, kiedy nie wiecie tak naprawdę, jak zrobić chociażby podstawowe sterowanie, o czym będziemy zaraz mówić. I teraz ostatnia zakładka, która została na tym ekranie, a której nie mówiłem, to jest Details, jeżeli to się tak wymawia. Details wam do czegokolwiek się przydaje w momencie, w którym klikniecie sobie jakiś obiekt na scenie. Teraz ja kliknąłem sobie taką kostkę i w moich details pojawiają się różne informacje. Podstawowa informacja, którą ma każdy jeden obiekt na levelu. Będę mówił zamiennie level scena, bo mi się myli, wolę się z tym nie bić sam ze sobą, tylko po prostu będziecie pamiętać, że to jedno i to samo. To jest transform. To posiada każdy jeden obiekt, każdy jeden aktor. I to jest w transformie, jeżeli wcześniej nie mieliście z tym do czynienia. Transform składa się tak naprawdę z trzech rzeczy głównych. To jest lokacja, rotacja i skala. Czyli te trzy rzeczy, które wcześniej wam pokazywałem, które możecie zmienić w ten sposób. Jak widzicie, ja przesuwam. Nie wiem, na ile widać, że w tej chwili Y się zmienia. Ja robię rotację, zmienia się rotacja. Zmieniam skalę, zmienia się skala. Gdzieś tam troszeczkę. Widzicie wszystko w real time. Tak samo można złapać tutaj i można przeciągać i tak samo, jak widzicie, kostka się porusza. To też jest ważne, że możecie właśnie tutaj takim suwaczkiem sobie robić. Nie trzeba wszystkich liczb ręcznie wpisywać, bo można po prostu właśnie myszką chwycić i przeciągać. Większość liczb tutaj w tym panelu będzie miała taką możliwość, chociaż nie wszystkie. Co dziwne. Niżej będziecie mieli więcej informacji o swoim obiekcie. Tutaj ważna rzecz, że ten panel details dzieli się na dwie części, co można czasem ciężko zauważyć. Pierwsza część górna to jest, jak wygląda ten aktor, którego chwyciliście, jeżeli chodzi o jego budowę
komponentów, ponieważ w Unrealu wszyscy aktorzy składają się z komponentów i kodu. I te właśnie komponenty tutaj są widoczne. To będzie lepiej widoczne, jeżeli kliknę coś, co, o czym zaraz do czego dojdziemy, co to jest. Ale to jest taka moja, to jest taki mój jeden obiekt, który stworzyłem sobie wcześniej samemu. I on właśnie nazywa się BP Wall. Składa się z roota, czyli takiego pustego obiektu, który jest po prostu gdzieś z jego środkiem. Składa się z dwóch static meshy, czyli dwóch obiektów. W tym przypadku, jak widzicie, jest to static mesh kostki oraz drugi static mesh od kuli. Oraz ma sferę, czyli taką kolizję niewidzialną, przezroczystą, która będzie wykrywać na pewne rzeczy, o czym później. Teraz jak widzicie, klikając każdą z tych rzeczy, zmienia mi się panel na dole i widzę jego informacje oraz wszystko no, to, czego je dotyczy. Czyli jego preset kolizji, fizyka. W przypadku static mesha pojawia nam się dodatkowo właśnie, jaki ten static mesh ma się wyświetlić, jakie materiały, tego typu rzeczy. A jeżeli klikniecie na BP Wall, to widzicie informacje ogólne odnośnie jakiegoś aktora. Mogę na przykład takiego aktora dla przykładu zaznaczyć, że ma być schowany w grze, ma być niewidoczny. Jest aktor hidden in-game. Macie taki parametr. Teraz jeżeli bym chciał uruchomić sobie grę dla przykładu, ponieważ moglibyście chcieć uruchomić już tą grę zaraz po stworzeniu template'u, to jedyne co musicie zrobić, to kliknąć sobie play u góry. I z automatu uruchomi wam się gra w tym panelu, który widzieliśmy na mapie. To, co macie dostępne w tym template'cie, to jest właśnie klikanie lewym przyciskiem myszy. I taką macie właśnie funkcjonalność. Macie jakiś skok, tutaj croucha to raczej nie ma. Widzę, że sprintu również nie ma. Ale są odbijające się kuleczki. I strzelanie nimi. To jest taka podstawowa funkcjonalność. Czyli playem możemy uruchomić, jeżeli w trakcie gry chcielibyście na przykład coś przetestować, czyli przesuniecie tego boksa o ileś tam w któreś miejsce, czy cokolwiek innego wydaje się w grze i chcielibyście zobaczyć jego panel details, żeby zobaczyć, co się tam zmieniło, możecie kliknąć Shift F1, wtedy pojawi wam się myszka z powrotem, jak widzicie. I teraz możecie klikać na tym, na ogólnie po całym Unrealu z powrotem, różne rzeczy sobie na przykład otwierać, jeżeli potrzebujecie coś sprawdzić. Cała gra cały czas non-stop chodzi, tylko tu nie klikniecie, bo wtedy wracacie do gry. Wtedy trzeba znowu F1, możecie zapauzować na przykład i coś porobić, właśnie poszukać sobie pewnych rzeczy. Jest to, powiedziałbym, chyba mniej wygodne akurat niż Unity, bo podobało mi się, że w Unity były dwa panele, czyli jeden to było scene, a drugie to było game, gdzie no na przykład mógłbym sobie w tym przypadku kliknąć sobie na tą kostkę i ją wybrać. No w Unrealu tego nie mogę zrobić, tylko musiałbym szukać, o ile się nie mylę. Nie wiem, czy istniała jakaś inna opcja do tego. A nie możesz dać eject i wtedy... Tak, okej. Okay. Ejecta mogę dać i wtedy jest dostęp, no tak. No to trzeba się rozłączyć, co w przypadku gier multiplayer czasem potrafi dać dziwne rezultaty. Może głównie dlatego tego nie używaliśmy, w sensie ja nie używam tego w robocie raczej często, bo potrafi się po prostu postać zepsuć. Ale to mówimy o grach multiplayer, to nie jest temat na dziś, więc jakby nie przejmujcie się. Czyli w razie czego macie możliwość właśnie zeejektowania się, wtedy też możecie latać kamerą, możecie zobaczyć swoją postać, kliknąć ją, przesuwać i jeżeli na przykład właśnie ją sobie przesunę super do tyłu i wrócę i znowu, o, to wtedy jestem przesunięty, nie? To jest tak. I potem escape'em, domyślnie jest escape, możecie taką grę zatrzymać. U mnie jest akurat shift escape, bo tak sobie pozmieniałem. Wszelkie rzeczy związane z shortcutami, dobrze. Macie w editor preferences, czyli u góry klikacie edit, editor preferences i macie tutaj właśnie od chuja w skrócie, skrótów klawiszowych, których możecie sobie pozmieniać. To już zależy od waszych preferencji. Jak wpiszecie sobie play, to wyskoczy wam właśnie play in editor. Nie, stop, przepraszam, stop. O. To jest właśnie ten mój, który ja używam. Czyli tutaj domyślnie jest escape, ja sobie klikam i zmieniam na shift escape. Dlaczego? Ponieważ w grze prawdopodobnie będziecie chcieli mieć pod escape'em jakieś menu, do którego wychodzicie w trakcie gry. A no, klikając wtedy escape, po prostu tą grę wyłączycie, co jest no, mało przyjemne do testu. Dlatego pewnie już w pewnym momencie będziecie chcieli zmienić sobie taki klawisz. Tam jest dużo innych klawiszy. Okej. Okay. Dobra, to myślę, że przeszliśmy przez pierwsze taki element, czyli to, co widzicie. Czy jest któryś element tego okna, który źle wytłumaczyłem, w sensie za słabo, albo
go ominąłem i chcielibyście, żebym go opowiedział? W górnym panelu tak naprawdę to, co was interesuje, to jest zapisywanie mapy. Przy playu pod strzałką możecie zobaczyć kilka innych trybów, czyli jak na przykład nowe okno do odpalenia gry, które mi się otworzyło obok zamiast w tym jednym dużym. Możecie kliknąć też sobie zaawansowane opcje i wtedy tutaj macie na przykład w jakiej rozdzielczości wam się uruchamia gra i tak dalej. Tutaj rzeczy już takie powiedzmy, no nie są powiedzmy zaawansowane, ale raczej nie na dzisiejsze spotkanie. W settingsach możecie znaleźć coś, co wam się przyda, czyli na przykład właśnie ustawienia jakości gry, jeżeli gra wam tnie, a chcielibyście móc pracować. To tutaj są takie rzeczy, które wam pomogą. Są pluginy, przy czym pluginy też możecie znaleźć tutaj. Jeżeli potrzebujecie jakichś pluginów, przy czym raczej na start nie będziecie potrzebowali. No i source control, jeżeli ktoś już bawi się projektem na poważnie, no to tutaj może sobie podpiąć. Czy to Gita, czy Perforce'a, czy... Boże, czego my używaliśmy wcześniej? P4. O, tak, teraz używamy plastikę, tak. A Perforce wcześniej, już mi się mylą nazwy. Okej. Więc to są, myślę, takie rzeczy, które sobie przeklikacie sami. Pamiętajcie, że no jakby... Unreal to nie jest jakby nowy telefon, który się zepsuje, jeżeli coś źle klikniecie, w sensie iPhone, tylko no raczej jesteście w stanie tutaj się pobawić i póki zrobicie sobie pusty projekt, w którym w razie czego wiecie, że możecie klikać dowoli, bo jeżeli coś się zepsuje, to go usuniecie, stworzycie na nowo, to polecam takie kombinacje. Myślę, że każdy z was, kto tutaj jest, raczej ma świadomość tego, jak działa game dev i no... Jeden kurs ode mnie nie sprawi, że wasze życie od razu stanie się 16 razy lepsze i zostaniecie geniuszami game devu. Musicie też kombinować sami, ale to stawiam, że kto już się czymś bawił, ten ma tego świadomość. Ja mogę jeszcze o jednym częstym problemie powiedzieć. To jest, jak zdokujecie sobie gdzieś, powiedzmy na drugim monitorze jakieś okienko, to Unreal niestety często lubi je zamknąć sobie sam i wtedy musicie sobie wejść w Windows i otworzyć je na nowo. Ono wtedy jest wyszerzone. Często na przykład content browser ludzie sobie dają gdzieś na drugi... Że przeciągają jej na drugim ekranie. Tak, przeciągają na innym ekranie i wtedy Unreal po prostu lubi to zamknąć sam z siebie. To jest częsty błąd, który się powtarza już. No, w sumie tak teraz o tym powiedziałeś, to jest jedna rzecz, o której mogę powiedzieć, zwłaszcza dla designerów, którzy by robili mapy. To tutaj jest ten górny lewy róg, w którym macie do wyboru różne perspektywy. Na przykład możecie zobaczyć mapę z góry i od razu macie wireframe, tak to się nazywa chyba, tak, brush wireframe i widzicie wtedy pewne rzeczy, w sensie jesteście teraz w stanie też tutaj właśnie zmienić innym znowu przyciskiem, jak wygląda wasza mapa. To się przydaje super właśnie do ustawiania na przykład kostek równo, tak samo od dołu, od różnych boków, do na przykład gier jakichś platformowych i tak dalej, to wam będzie super się przydawać. Podobnie jak tutaj na przykład jesteście w stanie zobaczyć wersję unlit, czyli bez żadnych no, świateł i cieni. Jakby to wyglądało, to się super przydaje, jeżeli macie zaawansowaną mapę graficznie, a wasz komputer nie dogorywa, to wtedy to powoduje, że no, przywraca wam 90% utraconych FPS-ów. Tak, albo jak macie niezbudowane światła, to wtedy najlepiej jest to sobie włączyć, jeżeli chcecie jeszcze kilka rzeczy dodać przed zbudowaniem. Przy czym budowa światła to jest jakiś tam krok przy robieniu map, o którym też dzisiaj nie będziemy mówić, ale w skrócie budowę światła robi się... Przy buildzie macie strzałkę i macie build lighting info. Only, przepraszam. Nie wiem, dlaczego przeczytałem info. Okej, przejdźmy w końcu teraz do tych ważniejszych rzeczy, które was interesują jako programistów. Jeżeli macie już jakąś świadomość tego, jak używać Unreala, jak się tutaj poruszać. Kolejna rzecz, która może was zainteresować, to jest jak stworzyć jakiś nowy element, który możecie tutaj dodać, tak jak właśnie na przykład stworzyłem BP Walla. To, o czym mówiłem wcześniej, czyli najważniejszy feature Unreala w porównaniu do Unity, to są blueprinty. Jesteście w stanie stworzyć wszystkie obiekty oraz kod z nim związany, przy czym kod jest ograniczony może w 10%, jeżeli mówimy o całej możliwej funkcjonalności, jaką Unreal wam daje, w porównaniu do tego, co byście mogli zrobić w C++. To nie jest żadne wyolbrzymienie, że to jest tylko 10%, bo naprawdę da się tu zrobić większość gry, którą będziecie chcieli i sytuacja, w której będziecie musieli przejść do programowania w C++ jest rzadkością zdecydowaną i większość waszych mechanik nigdy tego nie będzie wymagać.
Takie sytuacje to są dopiero wtedy, jeżeli rzeczywiście Unreal coś zablokował za taką furtką, że w blueprintach tego się nie da zmienić, tylko trzeba wejść do C++. Ale to, tak jak mówiłem, to jest rzadkość. Samo programowanie jest w blueprintach jak najbardziej możliwe i dlatego mówiłem, że podstawy programowania są tu potrzebne, bo w blueprintach normalnie się programuje. Jak stworzyć własny blueprint? Najłatwiejsza opcja to jest kliknięcie prawego przycisku myszy w polu Content, w sensie gdzieś w dowolne miejsce w jakimś folderze. Ja sobie stworzyłem nowy folder, który tak możecie stworzyć klikając prawym gdziekolwiek, New Folder. Zmieniłem nazwę na Blueprints właśnie i mam tutaj sobie taki folder Blueprints, w którym mogę stworzyć nowy blueprint. Jak klikniecie prawym właśnie będziecie widzieć Blueprint Class. Tworząc blueprint klasy, jak klikniecie go, macie do wyboru, co będzie naszym rodzicem tego blueprintu. Tak jak mówiłem, najbardziej taka podstawowa do ustawienia rzeczy, które Was interesuje, to jest aktor, ponieważ on ma wszelkie takie rzeczy związane właśnie jak z pozycją i tak dalej. Macie tutaj pauna, który jest, tak jak wcześniej wspominałem, coś może go kontrolować, czyli używane przez AI lub przez gracza, czyli paunem będzie Wasza postać lub na przykład jakiś przeciwnik. Charakter to jest po prostu ulepszona wersja pauna, czyli ma dodatkowe kilka metod związane przede wszystkim właśnie z czymś, co będą używać gracze, przy czym nic nie stoi na przeszkodzie, żeby AI też tego używało. Paun jest podstawą po prostu charaktera. Player Controller to jest taka inna klasa, która znowu przejmuje właśnie władzę nad tymi paunami, czyli Player Controller, inaczej kontrolery przejmują władzę nad paunami. Player Controller no, należy do gracza, a może być też AI Controller, który znowu należy do AI i też przejmuje władzę nad paunem. O co tutaj chodzi? Tu chodzi o to, że możecie mieć ten Player Controller to jesteście tak naprawdę wy. Paun, którym sterujecie, to jest tylko jego sługa. To Player Controller jest graczem i tego Player Controllera możecie przerzucać pomiędzy dowolnymi paunami. Czyli na przykładzie, nie wiem, GTA. Jeżeli biegacie po mieście, to player controller jest zawsze ten sam, a waszym paunem jest jakaś postać, którą sterujecie. Ale wejdziecie do auta i player controller nadal jest dokładnie ten sam, się on nic nie zmienił, ale waszym paunem sterowanym już jest auto zamiast tej postaci. To jest tak dla przykładu, o co tutaj chodzi, że wszystkie informacje, które się nie zmienią, możecie mieć na przykład w tym miejscu, bo pauny mogą się teoretycznie zmieniać, co oczywiście z rzadkością większość gier tego nie robi. Macie game mode, o którym mówiłem, żebyście w razie czego sobie doczytali. Actor Component to jest właśnie jeden z tego rodzaju, co możecie dorzucać do aktora, o czym będę zaraz mówił przy tworzeniu blueprintu. I Scene Component to jest po prostu również komponent, który możecie dorzucać do takich aktorów, tylko różnią się troszeczkę, w sensie Actor Component i Scene Component różnią się troszeczkę w używaniu, o czym w sumie nie planowałem dzisiaj mówić, ale mogę o tym wspomnieć zaraz przy tworzeniu blueprintu. Przy czym potem raczej tak sobie to albo doczytacie, albo po prostu na własnej skórze dowiecie się, jaka jest różnica. To możecie również rozwinąć na dole All Classes, żeby zobaczyć więcej klas, z których możecie coś tworzyć. Taki blueprint. Jak widzicie, jest też Object. To, co mnie interesuje, to jest aktor, więc ja sobie tworzę nowego aktora, którego nazwę BP Test TK. Dla przykładu. Klikam go dwa razy. Otwiera mi się blueprint, jak widzicie, w nowym okienku, którego wy nie widzicie, ponieważ znowu mi się przesunęło. Muszę go przerzucić tutaj. I teraz, jeżeli ja już na przykład otworzę coś nowego, to już powinno się otworzyć obok, tak. Czyli jedna rzecz po prostu musi być otwarta, żeby wszystkie pozostałe się otwierały tutaj obok, inaczej będą wam się otwierać na albo oddzielnym ekranie, albo po prostu gdzieś tutaj wisieć sobie będą w powietrzu. Jak widzicie, po tworzeniu takiego blueprintu, bo to jest widok blueprintu, no nasz widok się troszeczkę zmienia, jest tu kilka innych rzeczy. Pierwsza rzecz, którą widzicie, podobnie jak z mapą, po środku jest tak naprawdę wasz widok graficzny waszego blueprintu. W tej chwili widzicie tylko białą kulkę, która tak naprawdę nie istnieje, ona jest tylko reprezentacją pivota, w miejsca, w którym znajduje się pivot, ponieważ nasz blueprint nic innego obecnie nie posiada. Żeby ten blueprint coś mógł posiadać, w sensie poruszacie się tutaj dokładnie tak samo jak po mapie, więc tego nie tłumaczę, żeby ten blueprint coś mógł posiadać, zerkniemy w dział Components, czyli z jakich komponentów składa się nasz blueprint. Podobnie jak właśnie hierarchia tam po prawo w Details, widzimy tutaj nasz blueprint, naszego aktora oraz to, co on posiada. Root jest podstawowym elementem, który ma każdy blueprint na start. Można się go potem pozbyć, no przynajmniej to, żeby on nie był takim defaultowym, pustym rootem, tylko może to być coś innego. Teraz uznajmy, że chcemy, aby nasz aktor, który przed chwilą stworzyliśmy, no miał jakiś wygląd, tak? Chcemy coś wyświetlić. I teraz mamy dwie możliwości. Jeżeli chcemy coś dodać, to możemy kliknąć właśnie tutaj u góry
na zielono Add Component i znaleźć coś, co jest reprezentacją graficzną. W Unrealu mamy takie dwie podstawowe rzeczy, głównie w Game Dev, mamy dwie podstawowe rzeczy, które są reprezentacją graficzną, czyli model 3D. To jest Static Mesh i Skeletal Mesh. Zgodnie z nazwą, dla tych, co nie wiedzą, Static Mesh to jest po prostu statyczny model, który nie ma żadnych animacji kształtu. W sensie to jest dość duże naciągnięcie, ponieważ da się zrobić animację kształtu przy pomocy materiału, ale już nie chcę wchodzić tak głęboko. Ale w skrócie jest to na przykład właśnie taka, nie wiem, doniczka, ściana, podłoga, lampa, tego typu rzeczy. To są statyczne rzeczy, które no, nie mają ruchomych części. Natomiast jest też Skeletal Mesh, który no, już ma jakieś ruchome części, najczęściej ma też jakieś animacje podpięte. Ruchomym takim obiektem Skeletal Meshem będzie nasza postać gracza, będą przeciwnicy. To może być również auto, które ma otwierane drzwi, żeby to było całość jako jeden model, a nie drzwi osobno. To może być na przykład broń, która ma ruchome zawiasy, tego typu rzeczy, zatrzaski i tak dalej. A więc z tym to się różni. My na razie nam wystarczy Static Mesh, ponieważ chcemy wyświetlić cokolwiek, żebyśmy widzieli naszego aktora. Jak widzicie teraz, gdy kliknąłem naszego Static Mesha, po prawo wyświetliło mi się dużo opcji z nim związanych. To, co nas interesuje, to jest Static Mesh, czyli jaki ma mieć wygląd nasz obiekt. Wybiorę sobie tutaj takiego cuba, tak naprawdę można wybrać coś dowolnego i nasz cube się z automatu pojawił. Ja teraz jestem w stanie tym cubem poruszać dowolnie na boki, od ruta na różne pozycje, czyli tutaj jest jakby środkowe miejsce, nasz pivot, czyli główny element centrum, centrum miejsce. Marek, pomóż mi, czym jest pivot? Marek sobie poszedł. To jest kotwica mesza, od którego liczy się środek rotacji, środek ułożenia na przykład do grida. Czyli, no to tak jak mówiłem, to jest hack taki. Środek orientacyjny obiektu, bo nie wiem naprawdę, jak to lepiej wytłumaczyć. Tak, to jest taki... Tak, to jest środek orientacyjny obiektu, dokładnie, bardzo dobrze to określiłeś. Czyli coś, to zaraz pokażę na scenie, będzie to lepiej wtedy widać. I możecie właśnie sobie przesuwać taki obiekt w zależności od tego miejsca. I tak samo możecie... Jeszcze jedną rzecz wspomnę. W zależności od tego centrum jest też liczony bounding box, więc jeżeli mesh jest... oddalony od tego środka, to dłużej jest zrenderowany przez kartę graficzną. Bounding box, jakby ktoś właśnie nie wiedział, to jeżeli macie w zasięgu kamery bounding boxa, to związane z nim asety są renderowane, tak? Okej, okay. W sensie to jest taka ciekawostka już od Marka. Raczej wam na szybko, na start nie jest potrzebne. Po prawo teraz, w momencie, gdy dodałem static mesha, pojawił się też nam panel materials, w którym jestem w stanie zmienić materiał, czyli to w jaki sposób wyświetlane są tekstury na danym modelu. To jest chyba najlepsze tłumaczenie, jakie mogę wymyśleć. Dla przykładu to widzicie, mogą być X, tutaj mogę wziąć, o, to wygląda całkiem ładnie. Mogę sobie zmieniać materiały, tworzyć materiały też możecie samemu, o czym raczej dzisiaj nie będę opowiadał, to jest dział graficzny, to jest kompletnie inna sprawa. I teraz, jeżeli wrócę sobie do poprzedniej zakładki, do mapy i wezmę, tutaj mamy tą naszą BP test TK, które stworzyliśmy przed chwilą, jestem w stanie to po prostu przeciągnąć i położyć na mapie. Jak widzicie, powstał nam normalny obiekt, który ja jestem w stanie w tej chwili uruchomić grę. I ta kostka sobie istnieje. Blokuje mnie, ponieważ ona domyślnie ma kolizję włączoną. Blokuje również kulki. I taki obiekt już mamy. Teraz o co chodziło z tymi pivotami? Jeżeli ja teraz wezmę... Tutaj widzicie tą białą kulkę, to jest właśnie pivot nadal tego obiektu. Jeżeli wezmę i zacznę sobie obracać, to widzicie, wszystko kręci się ładnie. Ale co teraz w momencie, w którym ja wezmę tą kostkę, przesunę na bok od tego pivotu, zapiszę. Jak widzicie, z automatu tutaj się wszystko zaktualizowało. To jest tak samo jak z prefabami i game objectami w Unity, czyli każdy blueprint jest jakiś jeden stały, a tutaj macie jego instancję, czyli jeżeli na przykład właśnie wyrzucę kilka takich rzeczy i zmienię potem coś w takim blueprincie, to zmieni się to we wszystkich tutaj instancjach. Teraz jeżeli ja po przesunięciu takiej kostki od pivota zacznę nią obracać, to jak widzicie, no efekt już jest znacznie inny od tego, co mieliśmy wcześniej, ponieważ ja nie kręcę kostką, ja kręcę aktorem. Ja zmieniam rotację całego aktora, co oznacza, że ona zmienia tą rotację wokół tego punktu zerowego pivota
i wokół niego wszystkie obiekty, które do niego należą, się rotują. Oczywiście jestem w stanie zaznaczyć tutaj po prawo tylko static mesha i to jego obracać i wtedy jest ok. Ale to jest właśnie ta różnica, że jest pozycja, czy też ogólnie cały transform jest aktora, ale jest też transform poszczególnych komponentów, które są niżej. To jest coś, o czym musicie pamiętać. I teraz jest też kolejna rzecz, o której chcę wspomnieć od razu, że jeżeli tutaj mamy kilka instancji i teraz ja sobie takiej jednej instancji po prostu wezmę, taką jedną instancję, zaznaczę static mesha i ja sobie coś z nim zrobię. Czyli na przykład chcę, aby akurat ta jedna instancja, no to nie wiem, z jakiegoś powodu to było coś takiego. Nawet nie mam pojęcia, co to jest, jakiś mniejszy cube chyba. Tak widzicie, zmieniła się tylko ta jedna instancja, pozostałe kostki się nie zmieniły. Ponieważ danej instancji możecie zmieniać jakieś wartości i ona wtedy zapisuje dla siebie i już nie bierze tego z blueprintów, a pozostałe instancje jakby dalej czerpią od swojego rodzica, czyli od takiej definicji blueprintu. Co jest tutaj ważne, jeżeli ja w tym momencie dodam kolejny static mesh do tego blueprintu, ustawię sobie tutaj właśnie na przykład teraz dla przykładu sferę, taką i sobie dam tutaj nad nią, to jeżeli ja wrócę, tak widzicie, sfera pojawiła się zarówno w tamtych dwóch, jak i w tym jednym. Ponieważ to nie jest tak, że moja kostka całkowicie odcięła się od swojego rodzica, od blueprinta, ona tylko odcięła informacje odnośnie tej jednej rzeczy, którą ja zmieniłem. A tą jedyną rzeczą, którą ja zmieniłem, jest ten static mesh. Jeżeli materiał by się zmienił, to powinien materiał się zmienić również razem z resztą. Czyli jak widzicie, cokolwiek innego niż static mesh będzie reagować równo na wszystkich instancjach. Po prostu odciąłem w tej jednej rzeczy tą jedną zmienną od swojego rodzica. Czy to jest jasne? W sensie, czy ja to tak w miarę wytłumaczyłem i pokazałem, czy coś tutaj jest skomplikowane? Jeżeli się nie odzywacie, ja po prostu z automatu uznaję, że wszystko jest ok. Więc jeżeli ktoś z was cierpi na tym, to naprawdę możecie winić tylko siebie. Pamiętajcie o tym. Ja powtarzam wielokrotnie, nie wstydźcie się czegoś mówić, jeżeli coś jest niezrozumiałe. To nie jest problem. Ja mam pytanie. Okej. W Unity jest tak, że możesz też, jak zmodyfikujesz instancję, to to jakby przerzucić na całą resztę obiektów, nie? Czyli na przykład jak tutaj zmieniliśmy tego static mesha, to czy da się jakby to wyeksportować do blueprintu, czy trzeba by było zmienić w blueprincie? Okej, bardzo dobre pytanie. To jest właśnie ta rzecz, którą w tej chwili pokazuję, w sensie to, co mam kliknięte. Czyli jeżeli coś sobie tutaj zmienicie, ustawicie, czyli mogę zrobić znowu to samo, na przykład zamienię na sferę, static mesh i tak jak mówi Pechowa, chcecie taką zmianę dodać do wszystkich innych, do całego blueprinta, czyli cały blueprint zmienić. Tutaj po prawo możecie właśnie edytować taki blueprint, macie niebieski przycisk na edit i jest apply instance changes to blueprint. I wtedy z automatu to wchodzi do blueprinta, a blueprint już się odświeża we wszystkich instancjach. Tak samo mógłbym kliknąć reset i wtedy... O tak, tylko teraz już się zacięło i prawdopodobnie nie zadziała. Okej. Okay. No to nieważne, w sensie myślałem, że to zadziała, ale jednak nie chcę. Okej. Czasem się takie rzeczy psują, w sensie musicie być gotowi na tym, z tym, że Unreal pewne rzeczy nie zawsze zrobi tak, jak wy byście chcieli, tylko i wyłącznie dlatego, że możecie zrobić inną kolejność klikania. Wtedy najczęściej jedyną opcją jest dla was usunięcie czegoś i dodanie tego na nowo. Bo nie wiem, czy widzicie, na przykład w tej chwili według mojego Unreala nadal ja mam kulkę, nie? W sensie na dole jest tekstura kulki. Pewne rzeczy się nie odświeżają, to jest czasem do tyłu, czasem to jest tylko bug wizualny, a czasem no niestety ma jakieś swoje odzwierciedlenie w produkcji. To jest rzadkość, ale zdarza się, zwłaszcza jeżeli robicie coś właśnie w taki sposób bardziej pokazowy, czyli chcecie coś wykombinować i potem się okazuje, że no, któryś programista tego nie przemyślał i nie przewidział. Ale tak, czyli da się właśnie to stworzyć, tak samo możecie stąd otworzyć blueprint, jest opcja Open Blueprint, możecie stworzyć dziecko. Coś, co jest w sumie na dzisiaj nieplanowane, tylko jest w czwartym odcinku tej poprzedniej serii, ale no, gdyby wam było potrzebne, klikając prawym na blueprint, jesteście w stanie stworzyć dziecko tego blueprintu. Jeżeli ktoś bawił się w programowanie, wie co chodzi, to jest po prostu dziedziczenie, tak? Czyli każde dziecko ma cechy swojego rodzica, ale rodzic nie ma cech swojego dziecka, tak? Czyli potem, jeżeli stworzę tutaj jakieś właśnie dziecko i zmienię coś w rodzicu, to dla przykładu tutaj mamy dziecko, jest rodzic. Jeżeli ja w rodzicu dodam na przykład audio, to w moim dziecku
po kompilacji również pokaże się audio. Jest od razu informacja, że odziedziczono, czyli nie jestem w stanie tego usunąć. Możecie słyszeć, że klikam delayed, nie działa. Ale mogę to usunąć tutaj, skompilować i zniknie z automatu też i tutaj. To tak przeklikałem na szybko, ponieważ to jest w razie czego na czwartej lekcji tłumaczone, jeżeli potrzebujecie. Ale myślę, że kto ogarnie oprogramowanie, ten wie, o co chodzi z dziećmi. To sobie usunę, bo mi nie jest potrzebne. Okej. Bo przeleciliśmy przez dużo rzeczy, tak naprawdę to jest tylko jedno okienko. Więc to okienko to są właśnie komponenty. Tutaj jest jedna rzecz, która... ale możecie stworzyć dziecko, ale to jeszcze nie planowane. Tak, Kacper. To, o czym mówiłem wcześniej, czyli są aktor komponenty oraz scene komponenty. Static Mesh jest scene komponentem, ponieważ ma właśnie swoją pozycję. Ma transform, ma transform, czyli ma lokację, rotację i skalę. To są scene komponenty, ale są też aktor komponenty, jak na przykład, o ile się nie mylę, TOC, Pawn Noise Emitter. Dla przykładu, tych jest dużo, nie będę tłumaczył, czym jest Pawn Noise Emitter, bo to nie o to chodzi, ale jak widzicie, scene komponenty od aktor komponentu jest oddzielony taką kreską. Nie wiem, na ile ją widać, a nie jestem w stanie chyba tego przybliżyć w Unrealu, ale to jest taka kreska biała i ona oddziela właśnie scene od aktorów. Aktor nie ma pozycji. Aktor w ogóle nie istnieje w takim świecie jakby 3D, jego nie da się wyświetlić i tak dalej. Aktor komponent, przepraszam, to jest różnica. Nie istnieje w świecie fizycznym. On jest tylko i wyłącznie logiką, czyli on ma jakąś część kodu, która się wykonuje. Wy potem jesteście w stanie właśnie napisać, dla przykładu Unreal wykorzystuje jako aktor komponent movement, czyli jest cały komponent, który służy do movementu, czegokolwiek zechcecie i wy takich komponent możecie wrzucić do czego chcecie i go wykorzystać, czyli mając nawet takie miejsce, jestem w stanie tutaj wrzucić movement, na przykład w postaci floating pound movement, jestem w stanie od razu wykorzystywać wszelkie funkcje, które są związane z ruchem. Czyli jestem w stanie sprawić dość prostszy sposób niż normalnie, żeby ta kostka się poruszała, tak? Czyli tak widzicie tutaj po prawo, mam maksymalną prędkość, przyspieszenie i tak dalej, i tak dalej. No tego jest pierdyliard, każdy komponent ma takich rzeczy dużo. Tutaj ważna rzecz w nazewnictwie bardziej i w sumie na przyszłość może ktoś się pomylić, dlatego wolę o tym wspomnieć, bo ja cały czas mówię, że tutaj mamy static mesh. Tak naprawdę kłamie, ponieważ to nie jest static mesh. To, co ja tutaj mam, to jest static mesh component. Static mesh component jest, tak jak mówi sama nazwa, komponentem, który pokazuje nam static mesh. A prawdziwy static mesh to jest tutaj, czyli static mesh to jest ten model 3D, a static mesh component to jest komponent, który go wyświetla. Ogólnie raczej nie zmieni to jakiegoś waszego życia jakoś mocno, ale być może ktoś kiedyś będzie miał problemy ze zrozumieniem tego, to pamiętajcie, że dużo rzeczy nazywa się dokładnie tak samo, tylko z dopiskiem komponent i to już no jednak różni się to czymś bardzo. Poczujecie to przede wszystkim przy programowaniu, kiedy będziecie chcieli wywołać jakąś metodę na czymś i okaże się, że wam coś nie działa, a wy po prostu robicie to o jeden krok za wcześnie, bo robicie na przykład to na static meshu zamiast na static mesh komponencie lub w drugą stronę. Ale to pewnie wam zdanie się moje przypomni w momencie, gdy natraficie na te problemy. Raczej sami z siebie nie będziecie o tym pamiętać, przynajmniej no ja byłem zbyt głupi, żeby zapamiętać. Okej, przeszliśmy przez jakieś umiejscowienie. Dobra. To myślę mamy z głowy. No to co mówiłem, tutaj można jeszcze ustawiać, tak widzicie, hierarchię, czyli co jest do czego przyczepione, wtedy przerusuwając właśnie na przykład taką kostkę, audio jest do niego przyczepione, ale to jest zwykła hierarchia dziecko-rodzic. Niżej macie zakładkę ze zmiennymi oraz funkcjami. I tu się zaczyna troszeczkę grubsza sprawa, ponieważ tak, wasze funkcje, które tutaj możecie tworzyć, funkcje tworzycie po prostu klikając plusik i tworzy wam się nowa funkcja, o tym zaraz, bo mam wrażenie, że kolejno zaczynam mylić. Przy funkcjach macie również override, w którym pokazują wam się wszelkie funkcje, które możecie override'ować z jego rodziców. Kto miał programowanie, ten ogarnia. Jesteście w stanie wtedy po prostu przepisać pewną logikę. Ważna rzecz, jeżeli coś override'ujecie, na przykładu any damage, co nie ma, was w tej chwili nie obchodzi, co to jest, możecie na taki event kliknąć prawym i wywołać add call to parent function. W ten sposób wywołacie też również metodę, która jest u rodzica. To jest takie wywołanie super lub base, w zależności od języka, którego używaliście wcześniej.
Co chyba też w sumie myślę, że będę musiał pokazać na dzisiejszej lekcji, bo to będzie jednak przydatne. Okej. Okay. To są funkcje, co będziemy zaraz też robić, więc spokojnie, jeżeli za dużo nie rozumiecie, to przez to przejdziemy na spokojnie. Są makra, czym się różnią makra od funkcji, też opowiem. Są zmienne, które po prostu klikacie plusik, pojawia wam się nowa zmienna, ustawiacie ją, ustawiacie jej nazwę, jakąkolwiek. I po prawo macie cały panel od tej zmiennej, gdzie możecie sobie wybrać tutaj klikając, jaki typ jest tej zmiennej. Myślę, że typy są w miarę zrozumiałe. Jedynym w sumie jedną z niezrozumiałych rzeczy to zdecydowanie będzie name, string i tekst. Mnie nie pytajcie, z jakiegoś powodu Unreal uznał, że przedstawianie tekstu w trzech różnych typach jest całkiem dobrym pomysłem. Mogli to spokojnie zostawić w stringu, ale stawiam, że ma to jakieś wewnętrzne u nich znaczenie. W sensie w C++, gdy piszecie, no to wtedy to ma duże znaczenie. Czemu w blueprintach to jest tak zostawione, zamiast to uprościć dla deweloperów, to w sumie już kij ich wie. Nie mi dociekać, ale jesteście w stanie tutaj to zmienić. I kiedy klikniecie compile u góry po lewo, możecie również ustawić domyślną wartość takiej zmiennej. Macie też tutaj, zaraz obok tego wyboru, jaki to jest typ, macie takie zielone, w sensie, no w tej chwili jest zielony, może być innego koloru. Macie taką kreskę, która jest dość niepozorna, ale gdy na nią klikniecie, pojawi wam się cały wybór, czy to ma być pojedyncza zmienna, czyli tak jak jest teraz, czy może to ma być tablica zmiennych typu integer, czy to ma być może set, czyli taka tablica tylko bez powtórzeń tego typu, czy też ma być to mapa, czyli no, słownik, dictionary, jakkolwiek to z danego języka pamiętacie. Czyli coś jest kluczem i coś jest jego wartością. Wszystko to możecie ustawić sobie właśnie z tego miejsca. Jak wygląda dictionary, tak widzicie, w tej chwili jestem w stanie dodać pewne rzeczy. Klucz to 1, wartość 2, klucz to 2, wartość 1, już macie jakieś tam dictionary. To raczej nie muszę wam tłumaczyć, do czego to służy. Jeżeli będziecie robić gry, sami na to wpadniecie. Co tu jeszcze mamy? Myślę, że pozostałe kategorie przejdę w trakcie robienia blueprintu na poważnie. Jedyna rzecz, tutaj macie kategorie, jak widzicie, do wyboru nie macie żadnej, ale możecie wpisać tutaj dowolną rzecz i wtedy z automatu tutaj po lewej macie taką zmienną podzieloną na kategorię i tworząc nową zmienną, z automatu możecie wybrać już nową kategorię, ponieważ jest do wyboru, klikacie, przenosi was i macie posegregowane sobie zmienne na różne kategorie. Jesteście na pewno świadomi, że to się przyda w wielu miejscach, w momencie, gdy macie bardziej rozbudowane blueprinty. Podobnie jak na scenie, jak klikniecie na coś, to poprawi, macie różne właśnie details z różnymi rzeczami. Z przydatniejszych rzeczy przy tworzeniu, przy pracy z Unrealem, poza save'em i compile'em jest browse, czyli z automatu was przenosi, gdzie macie dany blueprint. Jestem przekonany, że będziecie używać tego często. Find to pokazuje wam, kto używa tego blueprintu, czy też danej zmiennej na przykład, bo jesteście w stanie kliknąć właśnie na przykład find references na czymś i wam pokaże, że on jest gdzieś używany. W tej chwili nigdzie to nie jest używane, później jak będziemy mieli kawałek kodu napisany, będzie to dla was bardziej widoczne. I teraz przejdźmy do najważniejszej części, czyli właśnie do pisania kodu w Unrealu. Tak jak już wspominałem wcześniej, Unreal ma te blueprinty. Blueprint to jest również ten obiekt, który tutaj macie, ale no, blueprintami też nazywamy najczęściej kod, który tutaj piszecie, czyli te wszelkie kafelki, graf tak zwany połączony ze sobą, w którym właśnie macie kod. I teraz, jeżeli stworzycie sobie pusty blueprint, on ma domyślnie trzy takie rzeczy. Środkową usunę, ponieważ nas w ogóle nie interesuje na ten temat. Interesują nas dwie podstawowe funkcjonalności każdego blueprintu, każdego aktora, który was tak naprawdę będziecie tworzyć. I w większości przypadków przynajmniej użyjecie jednego z nich, raczej rzadko nie użyjecie żadnego. Pierwsze to jest begin play, czyli event, który uruchamia się w momencie, gdy startuje gra, oraz tick, który uruchamia się w co klatkę, czyli tick to jest odpowiednik update'u z Unity, a begin play to jest odpowiednik startu, nie awake'u, to jest ważne, to jest odpowiednik startu z Unreal'a. Teraz tak, bo używam różnych tutaj pojęć. Niestety tak będę musiał skakać, inaczej się tego nie da zrobić. Używam pojęcia takiego jak event, ponieważ w Unrealu macie eventy, które są widoczne tutaj, oraz macie funkcję, którą jak stworzę, to jest widoczna tutaj. Jak widzicie, tutaj macie fioletowy kafelek, czyli mówiący nam, że to jest jakaś funkcja, którą sobie na przykład nazwę test F1. Jak widzicie, zmieniła się nazwa, to jest nasza funkcja F1. I tutaj nie widzicie
tych poprzednich eventów, które tam były widoczne, ponieważ to jest inna zakładka. Eventy są wszystkie widoczne w event grafie. Możecie je łatwiej znaleźć również tutaj, możecie klikać do nich przeskoczyć. Czym się różni event od funkcji? To jest jedna z podstawowych rzeczy, które możecie dostać takie pytanie, rekrutując się do jakiejś firmy na juniora, bo raczej wyżej to nikt by się was o to nie zapytał. Czym się różni event od funkcji? Przede wszystkim eventy, tak jak tutaj, nie zwracają wartości. Eventy nie posiadają returna. Kiedy jesteśmy w funkcji, jestem w stanie kliknąć na taką funkcję, pojawia mi się panel po prawo i mamy outputs oraz inputs. Jestem w stanie kliknąć input, żeby dodać, jestem w stanie również kliknąć output i go dodać i mamy coś zwracane. Natomiast w moich eventach, stworzę teraz sobie własny event, stwarzam go przy pomocy add custom event, jest taka metoda. W jaki sposób ja to zrobiłem? Klikacie prawym w dowolnym pustym miejscu, gdzie co jest. Pojawia wam się bardzo zaawansowany, super skomplikowany z jednym polem na wpisywanie i zakładkami. Panel wyszukiwania właśnie rzeczy, które chcecie użyć. Jest on całkiem, powiedzmy, sprytny, ponieważ pokazuje wam tylko i wyłącznie rzeczy, jeżeli macie zaznaczony ten haczyk, pokazuje wam tylko i wyłącznie rzeczy, których możecie użyć w tym jednym konkretnym miejscu. I właśnie ja w tym jednym konkretnym miejscu chcę użyć Add Custom Event, klikam Enter i stworzyłem sobie własny event. To jest mój event. Ja będę pisał na zmianę po angielsku i po polsku, bo mój mózg w trakcie tłumaczenia wam pracuje na jakichś 3% ostatniej pary, która została i nie mam siły na wymyślanie czegokolwiek, naprawdę, wybaczcie. I teraz mam taki event, ja jestem w stanie sobie tutaj, jak widzicie, kliknąć input, żeby dodać nowe pole, które będzie z niego wychodzić, ale nie mam żadnego outputa. Spytacie, dlaczego stworzyłem nowy event, skoro mogłem to zrobić tutaj? Ano nie mogłem, ponieważ tutaj, jak widzicie, nie ma żadnych details, ponieważ to są eventy, które pochodzą z jego rodziców, przodków, dosłownie prababci i nie można z tym nic zrobić, no bo to jest override'owany event. Tutaj jestem w stanie dodawać nowe inputy. Teraz możecie się zastanawiać, jak programować w tym gównie, za przeproszeniem. Więc tak, podstawowa rzecz. Ponieważ, żeby móc to jakoś logicznie wam pokazać, co, jak to się programuje i tak dalej, będziemy używać begin play'a. Begin play odpala się na starcie, co oznacza, że jeżeli zostawię sobie tutaj jeden taki obiekt i go uruchomię grę, to on odpali to raz po prostu przez begin play, uruchomi się tutaj raz, no bo jest tylko jeden obiekt. Podstawowa rzecz, jaką możecie zrobić, żeby debugować sobie wiele rzeczy i sprawdzać właśnie, czy to działa, to jest oczywiście print. W Unrealu macie print string, który jak sobie wpiszecie, klikniecie Enter i połączycie. I teraz to jest ważna kwestia, ponieważ nie wiem, na ile oglądaliście filmiki z Unreala, nie wiem, czy dosłownie to jest wasz pierwszy kontakt z Unrealem, czy któryś z kolei, to muszę powiedzieć, że tutaj w blueprintach programujemy tak, jakbyśmy programowali kod i waszą kolejnością, co jest którą linijką po sobie, czyli która linijka odpala się po której linijce, co jest pierwsze, co jest następne, jest zdecydowane właśnie przez te takie białe tutaj trójkąty, chociaż to ma troszeczkę inny kształt, które jak klikniecie i zaczniecie rozciągać, to tworzycie sobie kabelek, który możecie połączyć z innym miejscem. Jak widzicie, nie mogę go połączyć z tym. System jest w miarę inteligentny, nie pozwoli wam zrobić głupoty. Mogę je połączyć z tym, co oznacza, że w momencie, gdy uruchomi się begin play, nasza kolejność kodu zaczyna iść białym kabelkiem i pierwsze, co napotyka, to jest print string i odpala ten node. Odpala się to, co tutaj się dzieje. A co ma się tutaj stać? Print string drukuje nam na ekranie napis, który mamy podany tutaj, czyli w skrócie hello, w kolorze niebieskim, na 2 sekundy. Możecie tutaj, jak widzicie, to zwijać i rozwijać. Dużo node'ów będzie miało takie strzałki. I teraz, gdy ja uruchomię grę, oczywiście pojawiło mi się na drugim ekranie, więc zrobię to tutaj. Widzicie, tutaj jest na niebiesko hello. Kto nie zdążył zauważyć, odpalę jeszcze raz. Na 2 sekundy pojawia nam się na niebiesko hello. Jeżeli ja miałbym moich kostek więcej, skrót klawiszowy na duplikację to jest Ctrl W dla zainteresowanych, to mi tych hello pojawi się znacznie więcej, ponieważ każdy z nich uruchomi tego hello dokładnie raz. Mogę tutaj oczywiście napisać siema wszyscy, uruchomić to jeszcze raz. Jest. Ważna rzecz, nie musicie kompilować. Jeżeli coś tutaj właśnie na przykład, tak jak ja zmieniam, pojawia mi się, że chcę, żeby skompilować, bo nie ma zielonego znaczka, ale w momencie uruchomienia i tak Unreal wam wszystko kompiluje sam.
więc to nie jest problemem. Inną kwestią jest oczywiście zapisywanie, które samo się nie zapisze. No jeżeli padnie wam prąd, czy coś skraszuje, to niestety stracicie wszystko. Polecam ewidentnie nauczyć się kombinacji Ctrl+S, która będzie ratować was przed depresją i nieprzewidzianym samobójstwem w młodym wieku. Kto przeżył stratę, ten rozumie, o co mi chodzi. Więc tak, to jest taka podstawa do drukowania właśnie debuga, bo tutaj możecie, tak jak widzicie, ja w tej chwili mam tutaj tekst, ale na przykład możecie chcieć wyświetlić coś innego. Możecie chcieć wyświetlić dla przykładu pozycję tej kostki. W jaki sposób ja mogę dostać pozycję tej kostki? No to na przykład ja mogę sobie wziąć, tutaj jak mam komponenty nasze u góry po lewo, ja jestem w stanie przeciągnąć taki komponent, upuścić go tutaj, i ja już mam dostęp w tej chwili do tego komponentu. Ten komponent jest w tej chwili tak jakby moją zmienną, do której mam dostęp. Jestem w stanie przeciągnąć go tutaj, podłączyć. Jak widzicie, z automatu pojawia się node, który jest potrzebny po drodze, żeby zamienić mój obiekt na tekst. Jeżeli w tym momencie uruchomię grę, tylko dam, żeby dłużej był widoczny, to mi wyświetli BP test TK11 Static Mesh Cube. Co to oznacza? BP test TK11 to jest nazwa mojego aktora, czyli całego blueprinta. Dopisek 11 oznacza no, po prostu jego ID na scenie. Oraz dalej jest nazwa komponentu, ponieważ to, co ja chcę wyświetlić, to jest nazwa komponentu, a nie aktora. Ale mówiłem o tym, że chciałbym wyświetlić pozycję naszego aktora. Jak to mogę dostać? Ogólnie, jeżeli tutaj klikniecie prawym, to możecie się pobawić kiedyś, jak macie dużo wolnego czasu, w wyszukiwanie przydatnych dla was rzeczy. Wpisując na przykład aktor w wyszukiwarkę, dostaniecie dużo metod, dużo, bardzo dużo metod związanych właśnie z aktorem. Jedną z takich metod jest, teraz ja sobie wpiszę całość, get actor location. Po angielsku. No, może nie wszyscy wpadną na to, że akurat taka będzie nazwa, ale wpisując na przykład location czy position, prawie na pewno znajdziecie. Bo jeżeli wpiszecie position, no to za bardzo nic wam nie wyskoczy, ale jeżeli wpiszecie location, to już wyskakują wam różne ciekawe rzeczy, jest tego mniej, idzie to przepatrzeć i zobaczyć, co jest wam potrzebne. Wpisując get actor wyskoczy wam zapewne większość funkcjonalności, czyli właśnie jak na przykład get actor scale, rotation, wektory, góra, prawo, jakieś listy i tak dalej, i tak dalej. Teraz jestem w stanie taki wektor, no co to jest wektor, to myślę, że nie muszę tłumaczyć, trzy floaty, podłączyć pod to, jak widzicie, też pojawia się z automatu node, który zamienia wektor na tekst, odpalam i mam wyświetloną pozycję naszego aktora. Dużo rzeczy Unreal w blueprintach pozwoli wam zrobić za siebie. To jest główna różnica między blueprintami a C++em, że tutaj dużo rzeczy jest inteligentnych, w C++ie dużo rzeczy jest głupich. To się nie ma co jakby kłócić, tak wygląda realizm i z tym trzeba żyć. Więc wszystkie tutaj takie rzeczy będą za was załatwione bez problemu. Teraz tak, bo ja wam w tej chwili pokazałem begin play. Zamiast begin play mogę się przełączyć na tika. Teraz podłączam się pod tika i chciałbym wyświetlić na przykład delta seconds, które tu dostaję, czyli różnicę czasu pomiędzy każdą klatką, czyli ile tak naprawdę to jest sekund, czyli to będzie 0,003, ile sekund upłynęło od ostatniej wyświetlonej klatki do tej nowej. Tak widzicie, mam wyświetlane, tam może widzicie, może nie, że czasem się ta liczba troszeczkę zmienia. Tutaj to jest idealny przykład, taki fajny, który mogę wam od razu pokazać. Jeżeli chcecie coś wyświetlać na tiku, czyli co klatkę, polecam ustawić duration 0, ponieważ to oznacza, że ten napis wytrzyma tylko jedną klatkę. Co wam to daje? To, że nie zaśmiecicie sobie całego obrazu, tylko będziecie mieli taki podgląd w realnym czasie, jak to wygląda dana liczba. Żeby to móc jakoś na przykład łatwiej pokazać, to ja tutaj sobie stworzę w tej chwili nową zmienną, którą nazwę time. Zmienię ją na pojedynczą z powrotem, zmienię ją na floata i to będzie moje po prostu... teraz tak, bo co ja zrobiłem? Jak macie nowe zmienne, chcecie, jak macie jakieś zmienne i chcecie je przeciągnąć tutaj, klikając i przeciągacie, są dwa skróty klawiszowe. Ogólnie, jeżeli puścicie w tym momencie po prostu lewy, pojawi wam się albo get, albo set. Get to jest to, co wcześniej widzieliście u góry z komponentem, a set to jest to, żeby przypisać mu nową wartość. Oczywiście, żeby przypisać mu nową wartość, nie wystarczy zrobić czegoś takiego, trzeba jeszcze ten node podłączyć gdzieś, żeby no coś do niego doszło.
Czyli w tym przypadku właśnie podłączam go białym kabelkiem. Czyli w tym momencie co klatkę ja przypiszę nowy time, a potem wyświetlę jak coś. Ja będę chciał oczywiście wyświetlić mój nowy time, który jest przypisany. Teraz to, co chciałem powiedzieć, to przeciągając, macie do wyboru te dwie rzeczy, ale możecie to zrobić również skrótem klawiszowym. Zanim puścicie, możecie wcisnąć Ctrl i go trzymać i puścić lewy, wtedy jest z automatu Get, lub trzymać i wcisnąć i trzymać Alt i wtedy macie Set. To jest bardzo przydatne, oszczędzi wam kilku siwych włosów na pewno w przeciągu iluś lat. No i oczywiście teraz mogę sobie taką wartość zieloną, którą tutaj mamy. To jest też ważne, że wszystkie typy mają jakieś swoje kolory. No oczywiście nie zawsze są unikalne, ponieważ tych typów macie no, setki albo tysiące, ale te najważniejsze są różnią się od siebie, czyli właśnie na przykład, tak tu widzieliście, float jest takim jasnym zielonym, integer jest coś takiego pomiędzy zielonym a niebieskim, boolean jest ciemno-czerwony. Nie mam zamiaru dostać w pierdol za kolory, więc dalej się nie odzywam, ale no widzicie, te podstawowe typy mają różne kolory. Teraz taki time, ja mogę sobie przeciągnąć, puszczam sobie w dowolnym miejscu mój lewy przycisk myszy, z automatu pojawia mi się ten sam panel co wcześniej, tylko tutaj już mam inne rzeczy widoczne, ponieważ tutaj już nie będę miał pewnych metod, no bo nie wszystko da się odpalić z tego miejsca, bo tak jak mówiłem, Unreal pewne rzeczy wykrywa, czyli na przykład ja tutaj sobie klikając plus, wykryje mi z automatu, że chcę float plus float, no mogę mieć vector plus float i inne rzeczy, które no da się dodać do floata. Ja oczywiście chcę float plus float, ponieważ to, co mnie interesuje, to jest delta seconds plus time podłączone do time'a. Czyli moje delta seconds łączy się z moim obecnym time'em, który mam i dodane ma się podstawić pod nowy time. Co ja dostanę? Dostanę po prostu licznik czasu, ile sekund upłynęło od początku gry. I to się tak będzie zmieniać. Teraz jedna rzecz, która też wam się również przyda. Jeżeli taką zakładkę sobie przeciągniecie niżej, żeby była w jakiś sposób widoczna, oczywiście będzie wam zasłaniać ekran, ale tu jest bardzo ważny element, który wam się przyda przy debugowaniu programów, to jest to, że gdy uruchomicie grę, wszystkie te blueprinty żyją. One wam pokazują, co dokładnie się dzieje w tym momencie. To jest właśnie też do debugowania. Możecie w trakcie lub przed uruchomieniem takiej gry zaznaczyć sobie na przykład taki node i kliknąć F9 na klawiaturze lub też tutaj klikając prawym będziecie mieli toggle breakpoint. Jesteście w stanie w tej chwili, macie podgląd na to, jaka jest obecna wartość. Jak widzicie, obecna wartość to jest 15,5. Tutaj możecie wszędzie najechać na takie punkty składowe, zobaczyć jak to wygląda. Możecie zobaczyć, że delta seconds to było 0,008. Wcześniejsza wartość to było tyle. Nie, to jest ta sama wartość, bo też w tym momencie. I możecie oczywiście klikać step over, żeby przelatywać po kolejnych punktach i tak dalej, i tak dalej. W sensie to jest no, dokładnie tak, byście debugowali sobie program w Visualu czy w Raiderze, nie? Mówię o tym, ponieważ zgaduję, że tutaj część z was, przynajmniej część z was jest programistami i wam się to przyda na pewno, ponieważ jeżeli debugowaliście programy do tej pory, to brak tego w blueprintach by was wkurwił, a to jest. Tylko trzeba po prostu o tym wiedzieć, a no niestety to nie jest jakoś tak szybko automatyczne, żeby to zauważyć. Z podstawowych node'ów, które wam się mogą jeszcze przydać, to jest delay, który oznacza po prostu to, że no, na tym node'zie program zatrzyma się na kilka sekund. Bardzo fajnie to pokażę w tej chwili, że wyświetlę mój time po 3 sekundach, uruchomię grę, 1, 2, 3, oczywiście coś się musiało spierdolić, czy ja nie zauważyłem, okej, okay, to właśnie teraz możemy zrobić piękny debug, tak, czyli rozwijamy okienko, odpalam grę, widzimy, że wjeżdża, 1, 2, 3, okej, okay, dobra, bo jest ustawione na 0 sekund, dlatego nie zauważyłem, no i widzicie. Odpalamy jeszcze raz, jak widzicie jest tutaj nawet pokazane ile zostało delayu, po czym pokazuje się kreska, pokazuje nam się u góry timer jaki jest czas. Piękne, proste debugowanie, prostsze na pewno niż w Visualu, zwłaszcza jeżeli będziecie pisać w C++ w Unrealu, to wtedy zrozumiecie dlaczego będziecie robić wszystko co się da, żeby nie używać C++, tylko będziecie siedzieć w blueprintach. Jest to przewaga masakryczna. Okej. Okay.
Pokazałem wam dwa najważniejsze eventy. Takich eventów jest ogólnie pierdyliard, oczywiście. Jeżeli wpiszecie sobie tutaj event i pojedziecie na samą górę, o ile się nie mylę, no to powiedzmy tutaj, macie różne eventy wbudowane przez Unreala. Przelecieć przez to wszystko jest naprawdę dużo czasu. Szybciej wam wyjdzie poczytanie, czy już po prostu poznacie te eventy przy konkretnych implementacjach, przy konkretnych feature'ach, które będziecie potrzebować sami dla siebie. I wtedy będziecie znajdywać takie rzeczy i tego używać. Jedyna rzecz, którą chcę tutaj jeszcze dodać, to jest to, że tak jak na przykład ja wcześniej stworzyłem nowy event, który nazwę właśnie test F1. Dobrze, już mam test event, jakkolwiek. I chcecie go wywołać, to po prostu przeciągacie, puszczacie, wpisujecie test event i normalnie wam się ten event uruchomi. I on działa dokładnie tak samo, jakby był po prostu przedłużeniem tego kodu. No eventy tak samo jak no, funkcje w programowaniu w większości przypadków chodzi o to, że to się i tak wszystko wykonuje po kolei, tak? Czyli że na przykład ja tutaj mam jeden event, po czym będę miał drugi event. Zrobię tak, tutaj już wydrukuję na przykład hello, czyli pierwsze mam nam wydrukować czas, a drugie hello, odpalam. I tak jak widzicie, hello odpaliło się pierwsze, a dopiero potem czas. Dlaczego to się stało? Mimo iż teoretycznie powinno wejść tutaj, poczekać 3 sekundy i dopiero potem to wywołać i w sensie dopiero wywołać to, cofnąć się do test 2, wywołać test 2. Dlaczego się stało coś innego? Ponieważ, to jest też właśnie kolejna ważna rzecz, różnica między eventami a funkcjami, to jest to, że eventy są całkowicie niezależne. Powiedziałbym, że są asynchroniczne, ale to jest nieprawda, ponieważ asynchroniczność się troszeczkę czymś różni tutaj jednak, ale no to jest chyba najbliższe słowo, jakie można tego użyć. One nie dzieją się po kolei, nie muszą się dziać po kolei. Czyli jeżeli ja tutaj miałbym te wszystkie printy po sobie w jednym evencie, to cały event musi się wykonać po kolei, jeden cały event. Ale jeżeli ja w tym jednym evencie uruchamiam kilka pod-eventów, to one już mogą, jakby żyją własnym życiem. Czyli wchodzę w ten event, natrafiam na 3-sekundowy delay, no to ja sobie uznaję, dobra, to ja sobie czekając zrobię coś innego i ruszam dalej i on też startuje i on zaczyna swoje życie, dlatego on się drukuje przed czasem. Jeżeli byśmy mieli to zrobione na zasadzie funkcji, czyli ja tutaj nie będę nic przekazywał, zrobię tylko i wyłącznie printa, gdzie mam tutaj jako na przykład jedynkę do wyświetlenia w funkcji pierwszej, klikam Ctrl-W do duplikacji, będę miał funkcję drugą, chcę wyświetlić dwójkę. I teraz, jeżeli ja tu nie odpalę tych eventów, tylko odpalę moje funkcje, te funkcje tak samo jak zmienne można po prostu przeciągać i od razu się ustawiają i podłączacie. No to tak, no teraz funkcje się odpalą 1-2, niżej jest to, co się pierwsze odpaliło, ponieważ no nie ma żadnych delayów. To też jest kolejna rzecz. Funkcje nie mogą używać pewnych node'ów, które mogą używać właśnie eventy. Ponieważ, no tak jak mówiłem, eventy są, powiedzmy, asynchroniczne, dlatego mają dostęp do takich rzeczy jak delay, czyli odwlekanie w czasie. Jeżeli spróbuję tutaj wstawić delay, tak widzicie, go nie ma. Mi w ogóle nie wyświetla delaya, ponieważ w funkcji delaye nie istnieją. I traficie na ten problem wielokrotnie, że funkcje po prostu nie mają wielu różnych takich aspektów. Nie mają timeline'ów, o których kiedyś tam sobie przeczytacie i tak dalej, i tak dalej. Więc one nie są asynchroniczne, no, bo funkcje muszą wykonać się całe, zanim kod ruszy dalej. Natomiast eventy nie muszą, eventy mogą sobie trwać jakiś tam czas. To jest też taka główna różnica. No. I to jest wszystko w event grafie, o którym przed chwilą mówiliśmy. Jest też, jest wszystko tu usunę, jest też construction script. To jest bardzo przydatne narzędzie, jeżeli sobie prototypujecie pewne rzeczy. Powiedziałbym, że to jest Awake, ale to jest nieprawda, z Unity. To jest coś bliżej Play in Editor, jeżeli się bawiliście czymś takim. Czyli bez uruchamiania gry jesteście w stanie uruchomić część kodu. Ja to pokażę, już nie będę pisał od nowa, na podstawie mojego blueprintu, który sobie stworzyłem wcześniej. Wejdę w mój construction script. Ja mam tutaj coś takiego, że na construction scriptie jedyne, co chcę zrobić, to narysować 2-metrową kulę w miejscu, w którym znajduje się aktor.
Unreal daje wam dużo różnych takich metod debugowania. Jak wpiszecie sobie właśnie draft, to dostaniecie narysuj sześcian, linie, linie, tekst, jakieś różne debugowe rzeczy i tak dalej, co możecie sobie właśnie do testów robić. Teraz, czym jest Construction Script? Construction Script uruchomi się zawsze, zaraz przed begin playem, uruchomi się przy starcie gry, czyli on jest taki bliżej właśnie awake'a w tej kwestii, ale uruchomi się też również przy każdej zmianie dowolnej wartości instancji. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli ja zmienię dowolną wartość tej instancji, którą tu mam, ten kod się uruchomi. Co może być wartością? Tą wartością może być pozycja. Tą wartością może być rotacja. Tą wartością może być to, czy on jest widoczny, czy ukryty. Tą wartością może być, no nie wiem, cokolwiek. Dosłownie wszystko, cokolwiek tutaj klikniecie, liczy się jako wartość i spowoduje uruchomienie właśnie construction scripta. No ten przykład jest dość głupi, no bo po co wam rysowanie jakiejś sfery co ruch, kiedy na przykład zaczniecie robić coś takiego i no i macie fajny efekt i spadają wam FPS. No to raczej nie jest zbyt przydatne, nie? Ale możecie mieć narzędzia dla waszych designerów, gdzie na przykład to może być początek płotu dla przykładu. Taki designer mógłby mieć tutaj zmienną, w którą by wpisywał, że on chce mieć 7 przęseł płotu i wasz blueprint z automatu buduje te przęsła płotu, ponieważ w tym miejscu jesteście w stanie zbudować cały blueprint. Czyli jesteście w stanie dodać nowe static mesh'e do istniejącej waszej konstrukcji. To jest już, powiedzmy, troszeczkę bardziej w przód. Raczej nie będziecie tego używać przy swoich pierwszych 10 godzinach z Unrealem, ale jest zdecydowanie to coś, co warto wiedzieć, że istnieje, bo się przyda na pewno przy różnych sytuacjach, które będziecie mieli w przyszłości, żeby zautomatyzować sobie wiele rzeczy. Jeżeli zauważacie, że robicie coś często z blueprintem, żeby go odświeżyć czy cokolwiek innego, to jest miejsce, do którego możecie dodać dużo automatyzacji dla siebie i dla swoich designerów. Czy też dla siebie, jeżeli jesteście designerem. Więc to jest właśnie takie miejsce super przydatne. Okej, kolejna rzecz. Ja tutaj mam w tej chwili zmienną time, zmieniam ją na moja liczba. I ja tą swoją moją liczbę, będę chciał wyświetlić na begin playu, jaką ona ma wartość. Teraz tak jak mówiłem wcześniej, gdy skompilujecie, jesteście w stanie wybrać taką wartość i tutaj przypisać jej domyślną wartość. Czyli na przykład wpiszę sobie 50, uruchomię grę, wyświetla mi się 50. Jestem w stanie też oczywiście coś robić z tą zmienną, tak wcześniej pokazywałem na tiku i ona się tutaj zmienia. Ale może właśnie, tak jak wspomniałem przy poprzednim przykładzie, chciałby jakiś designer tą wartość móc ustawiać z tego miejsca. Ponieważ tak jak widzicie w tej chwili, no tej wartości nigdzie tutaj nie ma. Musicie mi zaufać na słowo, że szybko przesuwam i tam serio tego nie ma. Żeby ta zmienna pokazała się tam, była widoczna, musicie kliknąć to tutaj takie oczko. To oczko to jest dokładnie ten sam haczyk, co jest tutaj Instance Editable. Jak widzicie, gdy go klikam, oczko się pojawia lub znika. Teraz mnie nie ma, teraz jestem, teraz mnie nie ma. I teraz, kiedy takie Instance Editable jest włączone, moja zmienna, jak widzicie, się tutaj pojawiła, jestem w stanie podać jej dowolną wartość, uruchomić grę i ona z automatu się wyświetli. Jestem w stanie zduplikować mojego aktora, podać mu inną wartość i dostanę moje obie wartości, ponieważ każdy z nich wyświetla to, co ma przypisane do siebie. Oczywiście mogę zmienić dla całego blueprintu i zmienić we wszystkich instancjach, które oczywiście do tej pory nie zmieniły swojej wartości, nie? No to też jest ważne. Czyli to, co mówiłem wcześniej. Jest też tutaj kilka takich rzeczy, jak właśnie expose on spawn. To jest przydatne, gdy spawnujecie ten blueprint w trakcie gry, w runtime. Jest to na lekcji czwartej pokazane, kolejna rzecz, która wam się tam przyda, ale jeżeli kogoś gryzie bardzo, jak się spawnuje, dosłownie wpisujecie spawn actor. Pojawia wam się spawn actor from class i tak widzicie, podajecie tylko, jaką klasę wy chcecie stworzyć. Mogę tutaj właśnie podać moje test TK. I teraz, jak widzicie, nic się tutaj nowego nie pojawiło. Ale jeżeli moją liczbę ustawię na expose on spawn,
moja liczba z automatu tutaj się pojawia, że mogę ją przekazać. Muszę odświeżyć. Że mogę tą liczbę przekazać i ona będzie z automatu do tego obiektu. To jest takie przed awake'iem, przed wszystkim możecie pewne parametry poustawiać. Jestem pewien, że widzicie wykorzystanie tego. Coś więcej na ten temat, lekcja czwarta, filmiki są na YouTubie, na TK-u lub również przypięte są na kanale od tutoriala, w sensie wstęp do Unreala. Na tym kanale, na naszym Discordzie, na TK-u, tam też jest ten filmik przypięty. Będę się często do niego odnosił, bo tam jest dużo po prostu przydatnych rzeczy. Okej, okay, więc to mówimy o zmiennych. Tutaj możecie podać jakieś zasięgi, czyli na przykład, jeżeli chcecie, że ta liczba nigdy nie może być mniejsza niż 0 i nie może być większa niż 10, to w ten sposób tutaj teraz klikając, nasz slider, widzicie, z automatu pozwala nam na osiągnięcie tylko takich wartości. Ale ja mogę wpisać nadal 100 i będzie działać. Dlaczego? Ponieważ kto miał sprawne oko, zauważył, że jest slider range oraz value range. To są dwie różne rzeczy, ponieważ możemy chcieć sliderem dać tylko te wartości, które nas interesują, że są logiczne, ale nadal możemy uznać, że no jeżeli komuś zależy, może się ustawić pomiędzy 0 a 100. I wtedy on w takim właśnie miejscu nadal będzie mógł ustawić tylko 0,10, ale będzie mógł wpisać 50. Natomiast nie wpisze już minus 5. Bo z automatu ustawi mu na 0, ponieważ nie można poniżej 0. Tak samo nie może ustawić 150, bo maksymalnie to jest 100. Chociaż to jest, myślę, że bardziej ciekawostka, za dużo przydatności to nie ma. Pozostałe aspekty, takie jak prywatność i tak dalej, to sobie poznacie. W sumie tak, jest jeszcze jedna rzecz z funkcjami, oczywiście, o której zapomniałem, jak zwykle zapominam. To jest to, że funkcje, poza tym, że no, różnią się od eventów, mogą być pure, czyli czyste. O co chodzi z funkcjami pure? Tutaj macie taki haczyk jak pure, który oznacza to, że taka funkcja nie zmienia nic w naszym blueprincie. Ona robi coś, w sensie może właśnie na przykład wydrukować tekst, ona może coś zwrócić nam coś, czy na przykład w tym miejscu możemy przyjąć sobie dla przykładu zmienną pierwszą, mogę przyjąć zmienną drugą, mogę sobie dodać te nasze zmienne, mogę je zwrócić. I w tym momencie no, coś robi ta nasza funkcja, ale ona nie zmienia nic w blueprincie. Ona wszystko robi lokalnie w sobie. I teraz czym to się różni? Jeżeli przeciągałem wcześniej test F2, to jak widzicie, wygląda to tak. Teraz moje test F1 zaznaczę jako pure, przeciągnę i jak widzicie, wygląda kompletnie inaczej. Przede wszystkim nie mamy już zielonego, białego kabelka. To oznacza, że tej metody samej w sobie się nie wykonuje, nie wywołuje. Ona wykona się sama w momencie, gdy zostanie gdzieś o to poproszona. W jaki sposób może być o to poproszona? Na przykład, gdy ja będę chciał wyświetlić wartość tego, co ona mi zwróci. Czyli na przykład ja chciałbym wyświetlić wartość 5 plus 10. I jak widzicie, mam 15. Ponieważ moja metoda przyjmuje te dwie wartości, które tu wpisałem, zwraca je i je wyświetla. Jakie to ma znaczenie? Bo to nie miałem przewidzianego na to czasu, ale jak już w to szedłem, to w sumie wolę wam to pokazać, bo możecie mieć kiedyś z takimi rzeczami problemy. Pokażę to na zasadzie randomowych liczb, czyli ja będę teraz to na szybko klikał, ale myślę, że to jest w miarę zrozumiałe, więc wybaczcie, że nie powiem wszystkiego dokładnie, co robię. Float in range, coś takiego jest. Kurwa, za każdym razem. Random float. Przepraszam. Nie pokazuje się właśnie, bo to nie ma też białego kabelka. Float in range, tak. Random float in range. To nie ma białego kabelka, dlatego jeżeli stąd chcecie to wpisać, to jak widzicie, wam się nie pojawi, ponieważ nie ma białego kabelka do podczepienia. To musi być oddzielnie. To jest taka rzecz, która może was wnerwiać, ale to jest jednak, ratuje wam dupę, że nie podpinacie rzeczy, które nie mają sensu. To jest node, który nam zwróci do losowego floata po zasięgu od 0 do 100. I teraz, dlaczego ja to pokazuję? Ponieważ jeżeli ja wykonam to właśnie, w sumie to nie tutaj, tylko w mojej funkcji F1, która dzisiaj nie przyjmuje nic, ona tylko i wyłącznie zwraca losową liczbę. Usunę moją drugą kopię obiektu i wywołam tą moją funkcję F1, tylko że nie jako pure jeszcze obecnie, wykonam ją
kilka razy. Wystarczy dwa, myślę, na start. Teraz jeżeli ja ją wykonam... Tak, oczywiście jestem geniuszem. Nie drukuję tej liczby. Zdrukuję raz i drukuję drugi raz. Jak widzicie, raz mam 4, raz mam 60. 25, 65. 59, 85. Dlaczego to pokazuję? Ponieważ to jest w momencie, gdy metoda nie jest pure. A co by się stało, gdybym ja wziął, zamienił tą metodę na pure i podłączył ją z jednego miejsca, z jednego noda tutaj, dwa razy chcę wyświetlić moje test F1. Co dostaję? Dostaję 37, 49, to są dwie różne liczby, nie? Wszystko jest fajnie. Tylko że w momencie, w którym powrócę do tego układu, co jest wcześniej, czyli o, tutaj, teraz ja zrobię to tak, zrobię to tak, zrobię to tak, i stąd wyświetlę dwa razy, to dostaję dokładnie taką samą liczbę. Musiałem przejść trzy kroki, żeby to pokazać, więc teraz postaram się to wytłumaczyć. Chodzi o to, że jeżeli macie metodę, która nie jest pure, czyli jest taka zwykła z białymi kabelkami i podłączycie ją białym kabelkiem, to ona wykona się tylko tyle razy, ile razy dochodzi do niej biały kabelek. Czyli w tym przypadku wykonuje się raz, a potem ja chcę wydrukować to, co ona zwróciła i chcę wydrukować jeszcze raz to, co ona zwróciła. Ale ponieważ ja tą metodę wykonałem tylko raz, to ona zwraca za każdym razem dokładnie to samo. Nieważne, ile printów ja tutaj dam po nim, póki będę ciągnął z tego miejsca, ja zwrócę dokładnie tą samą wartość. Natomiast w momencie, w którym to jest pure, i ja to podłączam pod dwa różne wykonania, to ta funkcja pure wykonuje się za każdym razem, gdy jest o to proszona. Ona jest proszona zarówno w tym princie, jak i w tym. Dlatego w tym przypadku mam dwie różne wartości, bo ona wykona się dwa razy. W poprzednim przypadku wykona się tylko raz. To jest też taka kolejna rzecz, którą trzeba pamiętać o funkcjach. W sensie same funkcje i eventy to jest oddzielny temat, który mógłbym tutaj naprawdę dwie godziny o tym opowiadać, ale no... Też ciężko, żebym robił 10 lekcji z tymi rzeczami, które i tak będziecie poznawać po prostu sami z siebie, nie? A jeżeli ktoś nie będzie czegoś wiedział, śmiało możecie pytać. Już kilka osób korzystało z tego, że możecie do mnie napisać o dowolnej godzinie i póki o was nie zapomnę, to wam pomogę. W razie czego możecie się dobijać. Więc tak, to jest to, co chyba chciałem wszystko powiedzieć o eventach i funkcjach. Czy jest coś związanego z funkcjami lub eventami, co jest w tym momencie niezrozumiałe? Jest to bardzo ważne, bo funkcje i eventy będą waszym głównym źródłem pracy programisty. Więc jeżeli coś tu jest niezrozumiałe, to naprawdę powiedzcie lub chcecie, żebym coś powtórzył jeszcze raz. To może tak zapytam, czy wszystkie eventy są domyślnie wirtualne? Czy po prostu przypuszczamy to jak wirtual? Tak, w sensie każda funkcja, zarówno tutaj zostawię to na, w sensie, dobra, niech będzie test F1, test F2 miałem, jak i mój event, który tutaj mam. W momencie, w którym ja stworzę sobie dziecko z tego i wejdę w to dziecko, mam tutaj na override zarówno test F1, test F2, jak i event. Teraz, żeby taki event wywołał to, co jest w rodzicu, no to ja muszę wykonać parent. Jeżeli tego parenta nie ma, to wykona się tylko, co jest tutaj, nie wykona się to, co jest w głównym rodzicu. Podobnie z funkcjami, czyli jak widzicie, to akurat parent się sam pokazuje, ale jeżeli to usuniecie, no to wtedy nie zwrócicie tego, nie? Czyli jakby tak, każda funkcja i event są domyślnie wirtualne i można je przeciążyć. Dziękuję. Spoko. Czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie eventów? Śmiało. Kacper? To, co widzieliśmy przed chwilą, jak był ten piór, to oznacza, że wszystkie w sumie te eventy z białymi strzałeczkami, te nody z białymi strzałeczkami, one mają zapisywane swoje wyniki do pamięci, tak? Tak jest. Tak jest. W sensie to jest no, bardzo zbliżone do tego, że w tym momencie, gdy właśnie wykonujesz taką funkcję, która nie jest piórem, to jakbyś sobie ją przypisał do zmiennej. Kolejna sztuczka, która wam się przyda, jesteście w stanie przeciągnąć taką wartość, kliknąć, macie promote to variable, z automatu tworzy wam zmienną, którą możecie sobie nazwać, wartość przypisuje i możecie tego używać dalej. To jest tak naprawdę każda funkcja z automatu to robi, przy czym po prostu nie macie tej funkcji nigdzie, w sensie tej zmiennej, nigdzie publicznej, dostępnej, żeby z niej korzystać, tylko no Unreal ma to wewnętrznie w pamięci, nie?
Okej, czyli tworzenie w sumie sobie wielu wariabli poza tym, to nie jest gorsze dla optymalności, bo i tak zapamiętuje te wszystkie. Znaczy, no to jest po prostu kwestia tego, że w takim przypadku jak tutaj nigdy nie powinniście mieć, w sensie, no nigdy, to już zależy, ale w większości przypadków nie powinniście mieć tego, tylko właśnie pióra, tak? To oczywiście zależy od waszych potrzeb, ponieważ ty możesz uznać, w sensie ja mogłem teraz powiedzieć, że nie powinniście tego mieć, bo on rzeczywiście zapisuje tą gdzieś zmienną i traci pamięć, ale z drugiej strony on tą rzecz obliczy po prostu, w sensie raz sobie ją zapisze i potem możesz, nieważne ile tutaj zrobisz printów, że ja ich, wiesz, bym pierdyliard dał, wszystkie podłączył po kolei, to będzie obliczone tylko raz. Nie będzie ta metoda obliczona. Tak. Więc to po prostu jest kwestia danej sytuacji, że to będzie na pewno lepsze, no albo to będzie po prostu gorsze. Wszystko no, od waszych potrzeb będzie zależeć. Tak jak każdy element programowania, to się niczym nie różni. Okej, jeżeli jest cisza, to uznaję, że mogę lecieć dalej. Pokazywałem to, że można użyć delaya. Jest również inna metoda na to, żeby uruchomić coś po czasie. Macie coś takiego jak set timer, macie by event lub by function. By function to oczywiście chodzi o funkcję, gdzie możecie podać jej nazwę, ale macie też set timer by event, gdzie możecie podłączyć event, który was interesuje i powiedzieć, żeby odpalił się na przykład po 4 sekundach. W tym momencie, w sensie 4 sekundy to za dużo, żeby czekać, więc odpalę na 2. Raz, 2, pokazuje się hello. Mogę oczywiście również kliknąć looping i będzie się tak co 2 sekundy odpalać. Przy czym nie zauważycie różnicy, ponieważ ten tekst jest też widoczny przez 2 sekundy, więc on się podmienia z automatu w tej samej klatce. Ale widzicie, on nigdy nie znika. On co 2 sekundy, jak sobie przejdziemy tutaj. Za każdym razem widzicie, co 2 sekundy się ta moc tego promienia wzmacnia. To oznacza, że poszedł nowy sygnał, nie? I sobie tak lupujecie. To na pewno też się przyda, dlatego wolę o tym wspomnieć. Też w lekcji 4 jest to zawarte. Okej. Okay. Kolejna rzecz, która na pewno wam będzie potrzebna, kiedy robicie gry. Edit, Project Settings, to co was interesuje, żeby przejść. I macie tutaj taki dział jak Input. Tutaj możecie sobie rozwinąć zarówno Axis Mapping, Mappings, jak i Action. I tutaj macie po prostu cały input, z którego będziecie korzystać w grze. Czyli dla przykładu, ja bym teraz chciał dodać nową funkcjonalność, która spowoduje, że gdy wcisnę klawisz od printa, nazwę sobie go print, i ten print jest pod klawiszem T, teraz muszę go znaleźć, to ja będę sobie chciał zaraz napisać jakąś funkcjonalność do mojego printa. W tej chwili go dodałem do listy inputu. Teraz wracając tutaj, jestem w stanie wpisać event print. I jak widzicie, z automatu wyskakuje mi mój event print. Ponieważ stworzyłem go jako action mapping, to on jedyne co ma, to jest, że został wciśnięty lub że został puszczony. Key raczej was rzadko będzie obchodzić, ale jakby kogoś to interesowało, to macie tutaj przekazane po prostu, którego klawisza użyto, żeby dostać ten event. Ja teraz wam pokażę, jak na przykładzie właśnie takiego podłączam sobie printa i zaczynam wciskać masowo T. Oczywiście nie działa. I teraz tak, to jest ważna rzecz. Ktoś do mnie dzwoni, przepraszam. Dobra, odrzucone. Dlaczego to nie działa? Ponieważ domyślnie ja jestem w tej chwili w takiej kostce, która inputu nie przyjmuje. W sensie domyślnie zwykły aktor nigdy nie będzie przyjmował inputu od gracza, ponieważ no, jakbyście chcieli, że każdy aktor na mapie przyjmie od was input, to troszeczkę zapchacie sobie bufor, nie? W sensie wiadomo, w zależności od gry to ma sens, no ale jeżeli będziecie mieli 10 tysięcy aktorów i każdy ma czekać na wasz input, to ten aktor się zabije. W sensie wasz komputer się zabije, wszystko się zabije w skrócie. Wy też po jakimś czasie w pracy w ten sposób. Dlatego domyślnie żaden aktor taki zwykły nie ma włączonego inputu, ale jesteście w stanie go włączyć poprzez metodę enable input, której musicie przekazać znowu player controller. Jeżeli sobie wpiszecie prawym tutaj get player controller, co jest dość proste i logiczne, znowu nie dostaniecie player controller, czyli tego gracza, którym wy jesteście. Bo tak jak mówiłem, controller to jesteście po prostu wy. To jest jakiś aktor, który reprezentuje was. I my chcemy powiedzieć, że temu jednemu aktorowi zezwalamy na włączenie inputu. Oczywiście istnieje dokładnie taka sama metoda, tylko że disable input, która wyłącza. Teraz jak ja zacznę wciskać T,
to jak widzicie, póki ciskam T, to się hello generują. Mogę też oczywiście zamienić, że w momencie puszczenia, albo w sumie niech będzie oba naraz, wtedy przy każdym wciśnięciu T pojawi się dwa razy. Wciskam, puszczam. Ile niech będzie? Wciskam, puszczam, wciskam, puszczam, wciskam, puszczam. Myślę, że to jest zrozumiałe. Jeżeli stworzę sobie axis mapping, który nie mam do tego pojęcia jak go nazwać, więc nazwę go event i wpiszę sobie input event. Oczywiście mi stworzy, pokażę jakiś pierdyliard innych rzeczy, to był głupi pomysł. Tu jest event. To dostaje troszeczkę inny wygląd, ponieważ w action chodzi o to, że coś ma się stać, gdy klikniecie lub gdy puścicie. Natomiast axisy działają zawsze. W sensie teraz troszeczkę pójdę z głowy, więc jeżeli to nie będzie działać, to się najwyżej wyjebię na tym. Ale jak widzicie, axis działa zawsze. Mimo iż w tej chwili ja nie wciskam żadnego klawisza, bo nawet w sumie nie przypisałem żadnego klawisza do mojego eventu tutaj. Przypiszę Y. To axis i tak drukuje mi zawsze. Drukuje zawsze, ponieważ on się odpala co klatkę niezależnie od wszystkiego innego, no chyba że input jest wyłączony. Ale jak spojrzycie, jak sobie zacznę drukować tą wartość, którą on mi przekazuje, to on jest 0. Wciskam Y, jest 1. Puszczam, 0. Wciskam, puszczam, wciskam, puszczam, wciskam, puszczam. No to jest oczywiście, axisy są do poruszania się postaci przede wszystkim, tak? To jest taka najprostsza rzecz, obroty, tego typu rzeczy. No action mapping to są do wszelkiego skakania i tak dalej. Od razu mówię, bo może paść takie pytanie w waszych głowach, nie trzeba wcale tutaj przypisywać takich rzeczy. Można równie dobrze tutaj sobie wpisać input space dla przykładu. I z automatu jest, macie przypisaną jakąś funkcjonalność tylko i wyłącznie do spacji. Problem polega na tym, że jeżeli kiedyś będziecie chcieli zmienić funkcjonalność, że to nie jest na spacji, tylko na kontrolu, no to musicie znaleźć to miejsce. Jest to zdecydowanie trudniejsze, zwłaszcza w dużych projektach, zwłaszcza gdy w wielu miejscach używacie tego klawisza, niż zrobienie to tutaj, gdzie macie wszystko wylistowane, prawda? Dlatego polecam raczej to robić tutaj niż bezpośrednio w ten sposób, ale można, no i najczęściej tego używam na przykład przy debugu, tak? Jeżeli chcę sobie w dowolnym momencie coś wyświetlić i chcę mieć to nie na przykład na tiku, tylko pod tym, w momencie, w którym ja klikam jakiś klawisz, to właśnie wtedy sobie mogę zrobić printa i wydrukować to, co chcę. Czy input jest taki w miarę jasny? Bo ja rozumiem, że możecie nie wszystko rozumieć, bo sami tego nie przeklikaliście i tak dalej, ale czy chociaż wiecie, gdzie to znaleźć w razie czego i chociaż będziecie w stanie sobie coś więcej odnaleźć na necie? Lub zadać mi jakieś pytania, jeżeli teraz też są jakieś pytania. Trzy, dwa, jeden, okej, ruszamy dalej. Więc kolejna rzecz, która jest bardzo ważna w każdej grze, którą będziecie robić, prawie na pewno, to jest oczywiście, tutaj się coś musiało spierdolić, to jest kolizja. To jest tak, jak do tego najlepiej podejść? Okej, kolizja jest również reprezentowana poprzez komponenty. Najlepsze, co można zrobić, to wpisać collision i wyskoczy wam box collision, capsule collision, sphere collision. W przeciwieństwie do Unity tutaj nie znajdziecie mesh collision, ponieważ to działa troszeczkę inaczej. Możecie pomyśleć, że o kurwa, nie mogę wstawić sobie tutaj dowolnej kolizji. No nie, to działa troszeczkę inaczej, ponieważ tutaj praktycznie każda rzecz, w sensie powiedziałbym, że każda, ale nie dam sobie ręki uciec, dlatego powiem, że praktycznie każda, każdy scene component, czyli na przykład nasz static mesh, posiada kolizję sam w sobie. Jak zjedziecie po prawej w details niżej, macie dział kolizję i możecie tutaj właśnie ustawić mu, jaką on ma kolizję. To, jaką ma kolizję dany static mesh, no to już zależy oczywiście od niego. Tutaj już raczej wchodzicie w strefę graficzną, więc ja nie mam zamiaru się odzywać. Jakby ktoś miał duże zapotrzebowanie coś więcej się dowiedzieć, to mogę to zrobić powiedzmy w weekend albo w przyszłym tygodniu się z kimś zobaczyć, czy zrobić jakieś większe tłumaczenie z tego, jeżeli będzie więcej chętnych. Ale w skrócie, no właśnie używając static mesha jesteście w stanie zrobić to, co ma mesh collision w Unity. Czyli tutaj dajecie sobie dowolny kształt, możecie mu zrobić, żeby był przezroczysty, niewidoczny, czy na przykład hidden in-game, ponieważ też się tak da, bo hidden in-game nie oznacza, że on nie istnieje, on oznacza, że jest niewidoczny, dokładnie tak jak mówi nazwa. Czyli on dalej ma kolizję, on dalej będzie miał logikę, on jego po prostu nie widać. Podobnie w sumie jak visible, chuj wie dlaczego to są dwie różne rzeczy. Cóż, bo Visible dotyczy również tego, bo Hidden In-Game dotyczy tylko i wyłącznie uruchomionej gry, a Visible dotyczy każdego elementu. Dlatego właśnie to są dwie różne, na dwie różne zmienne zrobione. I teraz tak,
Ja i tak użyję sobie Sphere Collision, ponieważ pokazywanie na tym jest łatwiejsze. Jak przejdziemy właśnie do viewportu, jak widzicie, ta sfera w tej chwili to jest taka ciuputeńka, taka malutka. Jestem w stanie ją powiększyć. Jak przyjadę do góry, mam jej radius. Wpiszę sobie 150. Chyba ten mój static mesh jest po prostu za duży, mam wrażenie. Okej, ja chcę tutaj sobie zablokować. Ta kółeczka co robi, powoduje, że w sensie jak klikniecie tą kółeczkę, żeby była zamknięta, to wszystkie parametry skali są ze sobą powiązane. Czyli teraz jak zmienię któryś na dwójkę, to wszystko zmienia się na dwójkę i tak dalej. W sensie zawsze będą proporcjonalne do siebie w takim stosunku, jakie były w momencie zamknięcia kółeczki. Ja mam jakąś sferę, która ma jakiś tu przedział. I teraz w tym momencie, jeżeli ja uruchomię sobie tą grę, to rozsunę, żeby mi tu nie przeszkadzało. Dodam bliżej, żeby mi się zawsze szybciej podbiegało. Jeżeli uruchomię grę, jak widzicie, nie mogę podejść, ponieważ ta sfera obecnie jest, no, blokiem. Ona nie uniemożliwia mi jakiekolwiek podejście, ponieważ tak ma ustawione. Zobaczmy, co ona ma tutaj ustawione. No, nasza sfera ma ustawione to, że w tej chwili overlapuje się ze wszystkimi dynamikami. Okej. Ewidentnie coś tu się... Czekajcie, bo ja mam wrażenie, że to po prostu... W sensie my chyba mieliśmy kolizję ze static meshem, tylko ona jest jakaś duża. Tak, okej. To my mamy olbrzymią kolizję jako gracz, dlatego tego nie było widać. Więc robię to większe, żeby to było czuć, bo inaczej nie będziecie wiedzieli, co się dzieje. I jeszcze dodatkowo wywołam metodę show collision. Jak wciśniecie tylde, pojawi wam się całe CMD z różnymi metodami Unreala. Jest ich tak dużo, że ja nie znam nawet 5% ich, więc nie ma sensu, żebym wam próbował się popisywać, ale jak cośkolwiek wpisujecie, to macie podpowiedzi, więc znajdziecie pewnie coś dla siebie ciekawego. Ja wpisałem show collision, dzięki czemu widzę tą kolizję od tego aktora. I teraz jak widzicie, ja przez nią normalnie przechodzę, no i ona mnie w żaden sposób nie blokuje. Dlaczego mnie nie blokuje? Ponieważ ona ma domyślnie ustawione overlap. O co chodzi w kolizji? W kolizji mamy trzy stany. Każdej kolizji. Ignore, overlap i block. Ignore oznacza to, że kolizja w żaden sposób nie wpływa na inne obiekty danego typu, które mamy tutaj wypisane, o czym zaraz. Overlap oznacza to, że wykryje, że jest kolizja, ale będzie miało to, powiedzmy, lekko mówiąc, w dupie, czyli nie będzie żadnego bloka. Po prostu wykryje, da nam o tym znać, możemy to wykorzystać. Dla przykładu, no nie wiem, fireball przelatujący przez pajęczynę. Będziecie chcieli, żeby wykryto, że przelatuje przez pajęczynę, bo chcecie ją spalić, ale nie chcecie, żeby fireball się na niej rozjebał, bo to jest pajęczyna, a nie ściana. Dlatego fireball przeleci dalej, ale sam wykryje, że coś trafił, tak? Więc do tego jest overlap, a block oznacza w skrócie to, że no, te dwa elementy nie będą musiały przez siebie przejść. Oczywiście, co jest ważne, żeby cokolwiek z tego miało sens, to dla przykładu mój obiekt w tej chwili jest World Dynamic, i on się spotyka z postacią, która jest pawnem, to żeby to miało sens i na przykład chciałbym wykryć overlapa, to zarówno mój pawn i zarówno ten World Dynamic muszą mieć ustawione na siebie wzajemnie minimum overlap. To jest ważne, ponieważ jeżeli ja tutaj będę miał bloka, ale na postaci będę miał ustawione w tym miejscu, czyli na World Dynamic, będę miał ustawione overlapa, to nadal odpali się tylko overlap, ponieważ no to jest najwyższy wspólny dzielnik, tak? Czyli muszą być dwa elementy odpalone, żeby to miało sens. Jeżeli oba są nie są odpalone, to bierzemy następny, który się zgadza. Czyli jeżeli jedno jest wyżej, drugie jest niżej i w obu przypadkach ten niżej też jest kliknięty, no to wiecie, o co mi chodzi, nie? Przynajmniej mam nadzieję, że wiadomo. Ja to tak mówię w tej chwili dość szybko, bo widzę, że nam się czas kończy, bo planowałem przed 21 skończyć. Więc teraz to pokażę, że w momencie, w którym ja na przykład ustawię teraz kolizję na pawna naszego World Dynamic i uruchomię grę, ponownie ta sama kolizja, widzicie, już w tej chwili nie jestem w stanie podejść, ponieważ mój World Dynamic, moja sfera ma kolizję włączoną z pawnem. Ja sobie teraz wejdę do mojej postaci, która jest tutaj, jeżeli by kogoś to interesowało. Jeżeli macie First Template, to wchodzicie First Person BP, Blueprints i tutaj macie swoją postać, którą sterujecie. Tu jest jakiś kod od strzelania, skakania i tak dalej, was to nie interesuje. To, co mnie interesuje, to jest główna kapsuła, w której sprawdzamy, jaką ma kolizję. Jaką ma kolizję? No ma kolizję z World Dynamic jako blok, jak widzieliście.
Ja mogę teraz zmienić preset na custom, żeby sobie móc to przerobić. Ja mogę zmienić World Dynamic z powrotem na overlapa i w ten sposób spowoduje, że mogę znowu wchodzić do sfery, a nawet przez kostkę przechodzić, bo ona też jest World Dynamic. Teraz tak, kolejna ważna rzecz, która tu jest potrzebna, to jest to, co ja w tej chwili zrobiłem. W sensie tutaj zmieniam sobie różne presety. Jak widzicie, jest dużo presetów przygotowanych przez Unreala, które możecie zmieniać. Jeżeli chcecie dodać własne presety, wchodzicie znowu w Project Settings, tylko zamiast w Input macie dział Kolizje. O tym też mówię na czwartej lekcji w razie czego. Też macie tam pokaz, jak zrobić presety, jak dodać własne channele, które możecie potem tutaj zobaczyć i tak dalej. Dlatego się tym jakoś super nie rozgadowuję, nie rozgadam się, bo to jest również na czwartej lekcji lepiej wytłumaczone. Jedyna rzecz jest taka, której chcę tutaj wspomnieć, o czym w sumie tam też jest, ale no wolę to wspomnieć teraz, że właśnie mając tutaj, zjedziecie niżej przy takiej kolizji, macie dużo różnych eventów, które możecie stworzyć, które są związane z tym komponentem. Taki najważniejszy to jest on component begin overlap, który właśnie powoduje, że ta metoda uruchomi się za każdym razem, gdy coś będzie miało overlapa z naszą sferą. Czyli ja tu podchodzę, a w tej chwili nie mam overlapa, ponieważ mam ustawionego bloka. Blok nie jest overlapem. Tutaj mogę od razu pokazać, że mamy inną metodę jak on component hit. Ja tutaj sobie napiszę overlap, a tutaj napiszę sobie hit. Teraz kiedy ja podejdę i zacznę zderzać się ze sferą, jak widzicie, wykrywa moja sfera, że coś się z nią zderza. Co się z nią zderza? Najłatwiej to zrobić, przeciągając other actor, czyli to oznacza, jaki inny aktor zderzył się ze mną, czyli ze sferą, ponieważ my tworzymy to ze sfery. Co się zderza ze sferą? First person character, czyli my. Teraz, jeżeli wezmę i naszej sferze przełączę, żeby jednak nie miało bloka, a overlapa, to podchodząc do takiej sfery, jak widzicie, robi się overlap, że coś weszło, ponieważ to jest begin overlap. To oznacza, że wykrywa, że coś zaczęło się przecinać z naszym graczem. Jeżeli zastanawia was, dlaczego to się wydrukowało trzy razy, wytłumaczę wam to w piękny bardzo sposób, debugując to. Jaki inny komponent, w sensie, bo aktor to jest mój jeden cały obiekt, czyli cały mój gracz. Natomiast komponenty to są wszystkie rzeczy, które są tutaj zawarte niżej. Dlatego ja biorę teraz, chcę wyświetlić, jaki komponent przeciął się z naszym w sensie z naszą sferą i pokażę wam, że to jest Sphere, VR Maker oraz Collision Cylinder. Ponieważ nasza postać składa się z wielu elementów, które mają kolizję niepotrzebnie w sumie. I każda z nich może mieć kolizję z naszą sferą i w ten sposób pokazuję wam, że jest dużo elementów, które mają z nią kolizję. I to nie jest tak, że nasz aktor się przeciął trzy razy, tylko komponenty w naszym aktorze się przecięły trzy razy ze sferą. Jeżeli to jest dla was logiczne to, co mówię. W czwartym odcinku też to jakoś bardziej pokazywałem, z tego co pamiętam przynajmniej. Tam jest również też pokazane mniej więcej, jak wykryć zderzenie ze ścianą i na przykład zniszczyć pocisk w przypadku właśnie takich kulek, które mają wybuchać. Tak jak widzicie, na przykład one tutaj, zderzając się z takim boksem, one znikają, a znowu zderzając się z tym, nie znikają. No to jest taki przykład właśnie logiki, gdzie możecie sobie coś odróżnić. O, tutaj ważny element, który ja chciałem pokazać, to jest to, w jaki sposób mogę wykryć, że to, z czym się zderzyłem, to jest nasz gracz. Jeżeli wiecie, że wasz gracz, czyli nasza postać, którą steruje, jest typu first person character, ponieważ też blueprinty to są klasy po prostu. Najlepszy sposób na rozpoznanie, czym jest nasz other actor w blueprintach, to jest wykorzystanie castów. Castowanie robicie w najprostszy możliwy sposób, czyli wpisując cast. Ja wpisałem dwa razy C. Cast. I was interesuje skastowanie do first person character. Co wam się pokazuje? Pokazuje wam się taki node. On oznacza, że tak, że ten other actor chcemy skastować na jakiś typ, no bo other actor jest po prostu typu actor, czyli tego no, najniższego, i chcemy sprawdzić, czy nasz other actor może się skastować na first person character. Jeżeli tak, to wydrukujemy printa, jeżeli nie, to nic nie rób. Teraz, jak działa ten node? On jest całkowicie bezpieczny, w sensie cast nie może się wyjebać nigdy, o ile się nie mylę, nawet jeżeli to coś jest nulem. Czy nawet jeżeli tu nic nie będzie, to i tak się nie może wywalić, to po prostu pójdzie na cast failed. To jest bezpieczne całkowicie. Co oznacza, że w tej chwili jak uruchomię grę i wejdę, jak widzicie mam hello.
trzy razy, ponieważ no trzy razy wykryło, że coś się przecięło z komponentem, ale za każdym razem jest to nasz gracz. Mam oczywiście też w tym momencie dostęp do naszego gracza. Jestem w stanie na przykład z niego wyciągnąć, no nie wiem, mesza. Na przykład jest komponent mesza, czyli ten, który my widzimy tutaj. Ale to jest taka rzecz, po prostu macie od razu jako zmienną, skastowaną i macie dostęp do wszystkiego, co ma ten blueprint, czy też C++owa klasa, gdyby tak to było. To jest taki przykład, jak możecie sprawdzić, co jest czym. Czyli właśnie przy kolizji sprawdzacie, zamiast jakimiś tagami czy czymś takim, to po prostu kastujecie i wiecie od razu, czy to jest tym, co chcecie. Macie też jeszcze coś takiego jak isValid i to właśnie ten node sprawdza, czy coś jest nulem, czy nie. To jest sprawdza tylko i wyłącznie to. Czyli jeżeli to, co tutaj przekazacie, jest nulem, to pójdzie jest not valid, a jeżeli nie jest nulem, to pójdzie jako jest valid. To jest bardziej przydatne raczej w takich innych rzeczach, których wiecie, że coś może być jednak puste. Chciałem pytanko, czy da się jak zrobić, żeby to się wyświetlało tylko raz, ten begin overlap? Tak, w sensie... No tak, ponieważ jest jedna rzecz, to jest ten event, który usunąłem na samym starcie, możecie nawet nie pamiętać, że jest on actor begin overlap. Był taki event i on się uruchomi... Przecież nie, on się nie uruchomi, on się też uruchomi trzy razy. Nie, on się uruchomi raz, okej. Okay. Czyli tak, on się uruchomi za każdym razem, gdy nowy aktor zacznie mieć z nim kolizję. Prawdopodobnie jest tu... Tak, jest tu to wytłumaczone. Czyli jeżeli ja wchodzę w tą kolizję, na początku wchodzę tylko i wyłącznie kapsułą, pojawia się raz, ale wchodzę dalej i się nie pojawia kolejne razy, ponieważ system wie, że no to jest nadal ten sam aktor. On już ma z nim overlapa. Jeżeli ja wyjdę i wejdę jeszcze raz, to mam znowu. Ale póki overlap trwa, to żaden nowy komponent dochodzący tego nie zmieni, nie? Tylko no problem jest taki, że on actor begin overlap nie możesz kontrolować, z czym to ma kolizję, bo to równie może być ta sfera, a może być druga, którą masz stworzoną i trzymasz ją 2 metry wyżej, nie? To jest ta różnica. Więc prawdopodobnie, jeżeli by cię interesowało, żeby to jednak było przez sferę i przez ten begin overlap, to mogłoby być wygodniej zrobić... Dla przykładu, możesz sprawdzać, możesz sprawdzić, czy to jest first person charakter, to jest taki pierwszy przykład, oraz czy ten komponent, z którym on ma kolizję, to jest nasz capsule komponent, który jest naszym takim głównym do kolizji postaci. To jest taki pierwszy przykład, czyli wiesz dobrze, z czym w naszym bohaterze chcesz się zderzyć. O, oczywiście i tak mam je w dupie, tak? Okej. Okay. A, tak, bo jestem głupi. Teraz tak, kolejna rzecz, bo ja tu zrobiłem equal. Jak widzicie, zwraca to bula. Teraz jest taki fajny skrót klawiszowy, B oraz lewy. Możecie to również stworzyć, wpisując po prostu branch. Branch to jest po prostu if. W sumie nie wiem, dlaczego nie pomyślałem o tym, że gdzieś potrzebujecie ifa. Zapomniałem o tym kompletnie. Więc tak, branch to jest if. I tutaj przekazujecie po prostu, czy to jest true, czy false. Jeżeli to jest true, no to idzie tędy, jeżeli false, to jest tędy. Tutaj nie ma więcej logiki. No najprostszy możliwy false, jaki się da. If else, jeżeli jaki się da. I teraz jak widzicie, jeżeli to jest moim capsule komponentem, to chcę wydrukować mojego printa. Działa? Działa. To jest taki pierwszy przykład. Inny przykład to może być to, że jest coś takiego jak gate. To oznacza, że coś może wejść do tego miejsca, może też oczywiście wyjść, ale tylko i wyłącznie może wyjść, jeżeli brama jest otwarta. W sensie w innych miejscach w logice możesz to zablokować, jak na przykład w ten sposób. W ten sposób spowoduje, że to wywoła się tylko i wyłącznie raz, jeżeli w ogóle się... A, okej. Okay. Tak, tak, właśnie pomyślałem o tym. Że to się wywoła tylko raz, na całe życie, bo w tej chwili brama jest zamknięta. Bym potrzebował w tej chwili czegoś, co tą bramę odblokuje, żeby to się odpaliło jeszcze raz. Tym czymś może chociażby być, no nie wiem, delay, tak? Czyli możecie tutaj zrobić delay, poczekać sekundę, czyli zaraz po tym zamknąć, a po delayu, przepraszam, otworzyć. To zaczyna się robić bardzo skomplikowane, bo to są kwestie gameplayowe, tak? Czyli jak widzicie, jest hello tylko raz, ale wyjdę. I oczywiście, tak, jestem głupi, wiem. Kolejny node, który wam się może przydać, to jest sekwencja. Sekwencja, czyli zrób jedno, potem zrób drugie.
To jest na takie rozdzielanie trasy blueprintów, nodów. Jak widzicie, w tej chwili działa. Ale to jest, tak jak mówię, no to jest szukanie po prostu rozwiązań. Myślę, że o wiele łatwiejszym jest jednak takie porównanie, bo w innym przypadku robicie sobie no, na przykład dużo problemów, nie? Wszystko zależy od twojej funkcjonalności, bo jak dla mnie najlepszym rozwiązaniem, jakie tutaj można mieć, to jest wyjebanie po prostu kolizji z tych rzeczy, które tutaj nie powinny mieć tej kolizji, tak? No bo coś takiego jak, nie wiem, VR Maker, co to w ogóle jest? Dlaczego to ma mieć kolizję ze skrzynkami, tak? W sensie nie robimy gry VR-owej. To powinno mieć tutaj odpowiednią kolizję, zrobioną taką, żeby miało tylko kolizję z tymi rzeczami, z którymi no nie ma nasza główna postać, czy coś takiego. To wszystko zależy od potrzeby, nie? W zależności od funkcjonalności, jaką będziesz pisać, to no, potrzeba tutaj będzie kompletnie inna. I rozwiązanie będzie kompletnie inne. Dzięki. Dobra, zrobiliśmy to, że gdy coś wejdzie w kolizję, wykrycie, że ten aktor, nowy blueprint, okej. Nie mam pojęcia, co ja tu chciałem zrobić. W sensie mam napisane nowy blueprint, który chciałby rysować kreskę do gracza. No kurwa, Adam, gratuluję. Fajnie sobie wytłumaczyłeś, co zrobić. O wizualizację wektora? Bardzo możliwe, nie jestem pewien w tej chwili, ale dobra. Powiedzmy, że... Bo mamy jeszcze 5 minut, więc powiedzmy, że będę miał tutaj... Nie na begin playu, tylko na tiku. Będę chciał narysować właśnie linię. A Jezu, line, daj mi line, tylko że 3D chcę, nie chcę 2D. Draw debug line, o, to chcę. Będę chciał narysować linię. Linię, która zaczyna się w mojej lokacji tego aktora, tej skrzynki, a kończyć ma się w lokacji mojego gracza. O, właśnie, to jest dobre, teraz świetny przykład, super. Będę chciał tutaj mieć nową zmienną publiczną, to sobie usunę, która będzie się nazywała po prostu jako jakiś obiekt. Ta zmienna będzie typu aktor, ponieważ jeszcze w tej chwili mnie nie interesuje, czym to będzie. Od tego obiektu, który będzie publiczny, bo będę chciał go ustawić tam ze sceny, chcę wziąć jego lokację i to będzie końcowe miejsce. Ustawię sobie linię czerwoną, ma być widoczne sekundę, grubość 12 czy jakakolwiek. I teraz tak, w tym momencie, kiedy ja uruchomię, to albo mi skraszuje Unreal, albo po prostu ukrzyczy mi teraz błędy. Tak, zakrzyczyło mi dużo błędów. Dlaczego zakrzyczały mi błędy? Ponieważ ja próbuję dostać się do pozycji obiektu, no, który nie istnieje, w sensie ta zmienna nie ma przypisanej żadnej wartości. Jeżeli byście chcieli przypisać tą wartość stąd, to jak widzicie, się nie da, no bo jak chcecie przypisać instancję aktora, kiedy jesteście w blueprincie? Tutaj nie ma żadnych instancji, tak? Ale jeżeli wezmę to, to tutaj mi się już pojawi. Teraz w tym momencie mogę sobie tutaj wybrać dowolnego aktora z mapy, którego przypiszę, lub kliknąć próbówkę, tak jak jest w Photoshopie, i zaznaczyć aktora, który mnie interesuje, czyli w tym przypadku first person character. I teraz, kiedy odpalę grę, moja skrzynka będzie rysować sobie laser w moją stronę. Mogę zmienić zdanie i mogę zmienić, żeby jednak rysowała sobie laser do tamtej skrzynki. Mogę też mieć kilka skrzynek i jedna będzie rysować laser do skrzynki, a druga skrzynka będzie rysować laser do mnie. Taki najprostszy przykład, dlaczego no, te publiczne zmienne wam się przydadzą, żeby je stąd ustawiać, tak? Kolejna rzecz. Mogę nie chcieć, żeby ta zmienna była publiczna. Mogę chcieć ustawiać tą zmienną całkowicie z kodu. Więc mogę sobie ustawić taką zmienną do jakiejś tam wartości. Ale skąd mam wiedzieć, jaka to jest wartość? No bo co ja chcę znaleźć? Mamy taką użyteczną metodę jak getActorOfClass, które wam znajduje jednego losowego aktora danej klasy. Jeżeli robicie grę single player, to jest bardzo duża szansa, że no first person charakter będziecie mieli tylko jeden na scenie i zwróci no was tą osobę, którą chcecie, tak? Czyli waszego charaktera, którym się poruszacie. Co spowoduje, że no wszystkie skrzynki znajdą mnie i do mnie będą robiły laserek. Oczywiście można tutaj znaleźć na przykład aktora i teraz każdy wybierze sobie losowego aktora, przy czym one... A nie będzie to pierwszy z listy? Bardzo możliwe, w sensie myślałem, że będą losowe. Z listy będzie ten, nie? Bardzo możliwe, że pójdzie po losowe. I co, będzie... No nie, Big Wall to nie jest. Więc istnieje szansa, że one rysują...
punkt 00 to jest świat, chyba że foldery mają pozycję. W sumie szczerze mówiąc, to nigdy w życiu nie pomyślałem, żeby sprawdzić, czy foldery mają pozycję. Istnieje też po prostu szansa, że o, to jest tak. Tak, nie, to jest Sky Sphere Blueprint. No bo to jest pozycja 00, więc jeżeli jakikolwiek aktor się tutaj znajduje, to będą brały jego. Oczywiście można zrobić, żeby rzeczywiście brały losowych. Wtedy nie używamy metody get actor of class, tylko get all actor, actors of class. Wtedy dostajemy zamiast jeden obiekt, dostajemy całą tablicę obiektów. I z takiej tablicy ja już sobie mogę wziąć get. Jak widzicie, jeżeli znacie programowanie, to naprawdę będziecie tutaj wpisywać po prostu jak z karabinu metody, bo wszystko dzieje się tak samo jak w programowaniu. Czyli jeżeli z araya chcecie coś wyciągnąć, to macie albo finda, albo geta, albo długość, czyli length. Jeżeli pomylicie się, wpiszecie num, to Unreal ogarnie, o co wam chodzi. Też znajdzie wam, że chodzi wam o długość. I teraz ja mogę sobie wziąć random integer in range. Wpiszę na sztywno 10, powinienem to jakoś zautomatyzować, ale mogę to zrobić tak. I teraz każdy wylosuje sobie losowego aktora. Jak widzicie, jeden rysuje do chuj wie czego, drugi też do chuj wie czego. No i za każdym razem, jak uruchomię, będą do czegoś innego rysować. Tamten znowu do podłogi, ten znowu do nieba. I się tak bawią w ten sposób, nie? Wiecie, o co chodzi. Czwarta lekcja, powtórzę to już dzisiaj po raz 40, ma dużo takich node'ów jak ten tutaj. W sensie, że ja tam pokazuję dużo właśnie takich node'ów, których będziecie używać w wielu funkcjonalności w swojej grze. Dlatego właśnie polecam bardzo po tych zajęciach obejrzeć tę czwartą lekcję. Ona trwa długo, bo ona ma 2,5 godziny, ale to jest najlepsze uzupełnienie, myślę, tego, co tutaj jest. Dlatego polecam bardzo przeskoczyć na tamto. Okej, ponieważ jest już 21 i wiem, że wielu z was już się zmęczyło i ma tego wszystkiego dość i mnie nienawidzi i chce mnie zabić, dlatego w tym momencie tak naprawdę już skończyłem wszystko to, co miałem zaplanowane, bo to miały być po prostu podstawy użytkowania tego Unreala, jakieś tam podstawy, żeby zrobić sobie jakieś podstawowe funkcjonalności. Wszystko, co więcej, znajdziecie na tych kilku moich filmikach, które... No, nie powiedziałbym, że wytłumaczą wam wszystko, ale przynajmniej dadzą wam jakąś informację, czego możecie się spodziewać, czego szukać, albo jak coś znaleźć, bo tam no, dużo tego jest materiałów. W sumie na kolejnych filmikach macie jakieś 10 godzin materiałów. To jest takie dużo, ale jest podzielone na różne części. Macie tam jeden filmik od widgetów, czyli od UI-ki, jest filmik od AI, filmik od animacji, no i ten czwarty, który jest takim połączeniem wszystkiego, gdzie są różne sztuczki, które zawsze najbardziej polecam, bo uważam, że jest najlepszy w tej kwestii. Więc jeżeli są jakieś pytania na chwilę obecną do tego, co przed chwilą było, to jest właśnie teraz ten moment. A jeżeli ktoś już na przykład potrzebuje się zbierać, to ja już nic nowego od siebie nie powiem, tylko będę odpowiadał teraz na pytania. Dzięki. Adam? Tak. Ty przerobiłeś w końcu makro, czy nie? O, dobra, makro ominąłem, okej. Tak, bo czym jest makro? W sensie, bo mówiłem o funkcjach, mówiłem o eventach, jest też coś takiego jak makro. Jak stworzycie makro, może wam troszeczkę przypominać funkcję, ponieważ też macie inputy, też macie outputy, tylko różni się tym, że w makrach jesteście w stanie również dodać białą kreskę, czego we funkcjach nie macie. W sensie, to wy decydujecie, ile takie wasze makro ma białych kresek. To dosłownie wy decydujecie, ponieważ tych białych kresek możecie zwrócić kilka. Zastanowicie się po co. No to na przykład możecie zrobić customowego switcha. Albo że na przykład możecie mieć tutaj oczywiście na przykład tylko dwa zwroty i pierwsze to jest OK, a drugie to jest error, tak dla przykładu, czyli jakieś takie własne swoje, zamykacie część logiki w pewnym miejscu. I teraz zastanowicie się, dlaczego w takim razie nie używać zawsze tego zamiast funkcji albo zawsze tego zamiast eventów. Po pierwsze, czym to się różni od funkcji, może zacznijmy? No to się różni tym, że to nie jest jakiś osobny byt. To jest dalej część event grafu. Makro jest dalej część event grafu, to jest jakby część dalej eventów, co oznacza, że może korzystać z rzeczy, z których nie mogą korzystać funkcje, ale no z drugiej strony jest też przez to jakby inaczej traktowany, czyli jeżeli uruchomicie 5 razy makro, to po prostu, no, to nie jest tak, że odpalacie jakiś osobny byt, tylko odpalacie po prostu tak, byście mieli to wszystko dokładnie w tym miejscu, tylko schowane w postaci makro. Mogę to zrobić na zasadzie, odpalę pętlę, czyli będę miał for each'a, który robi sobie, no nie wiem, 50 razy
czy tam po prostu dla jakiejś tablicy robi sobie jakiegoś for loopa. Ja mogę to zamknąć właśnie collapse to macro, ja dostaję takie makro. To oznacza, że za każdym razem, gdy ja tu wejdę i wejdę w to makro, to po prostu jedyne co robię, to tak naprawdę uruchamiam ten kod, który jest po prostu gdzieś ukryty. Ja po prostu go nie widzę. To nie jest tak, że czymś się różni, bo jednak funkcja się czymś różni od odpalania kodu w eventach. Natomiast tutaj odpalamy coś dokładnie tak samo, tylko że skracamy nam jakby kod tutaj widoczny, żeby był bardziej czytelny. Też zwiększamy powtarzalność, jeżeli potrzebujemy czegoś używać wielokrotnie, a nie możemy tego schować w funkcji, ponieważ na przykład mamy tam delaya, to wtedy makro jest bardzo dobrą opcją, ponieważ w makrach możecie mieć delaya. W makrach możecie mieć kilka wyjść, możecie nie mieć żadnego wyjścia. Wejście no jednak raczej jakieś powinno być, bo inaczej tego nie uruchomicie. Możecie też przekazywać zmienne, co oznacza, że no możecie tutaj wprowadzić jakąś zmienną i ją wyprowadzić tam potem, czy ją przypisać gdzieś i tak dalej, i tak dalej. A czym to jest gorsze od takiej funkcji? No to jest tym, że w funkcji pojawia wam się na dole jeszcze coś takiego jak zmienne lokalne, co oznacza, że ta zmienna jest lokalna tylko dla tej jednej funkcji. Ktokolwiek programował wie, o co chodzi. Przechodzę do drugiej funkcji, tej zmiennej już tutaj nie ma. W makrach czegoś takiego nie macie. Nie możecie sobie zrobić czegoś lokalnie. To wszystko jest globalne, bo to wszystko należy do event graphu. Co oznacza, że to ma o wiele mniejszą swobodę. To jest tylko i wyłącznie do miejsc, w których musicie często powtarzać część kodu, której nie jesteście w stanie zamknąć w funkcjach. Nie wiem, czy to odpowiada na pytanie, bo to jest rozległy temat. Śmiało możecie zadawać pytania dalej, w sensie nie teraz, niekoniecznie o makro, tylko wszystko, co było dzisiaj. To jest czas na nadrobienie. To może tak, nie z tego, co było dzisiaj, ale tak ogólnie. Czy często w pracy się na przykład używa modułów, jak się robi gry w Unrealu? Modułów, chodzi ci o to, że gra jest modularna i możesz wszystko wszędzie gdzieś przenieść, tak? Czy o co teraz pytasz? Nie, jak pobierasz Action RPG, masz tam, wiesz, Action RPG moduł i Action RPG Weapons moduł, w tym stylu. Co jak wiesz, to nie mam bladego pojęcia, o co chodzi. W sensie... C++owe chyba, ale... A, chodzi ci o to, że w C++ pewne klasy mogą być podzielone na jakby paczki. Tak, no. No bo to są paczki. Nie, z tego raczej się nie korzysta w takich normalnych projektach, chyba że przygotowujesz właśnie jakieś narzędzia, które mogą być użyteczne w kolejnych, jakby no, twoich projektach, tak? Czyli jeżeli masz jakiś zestaw narzędzi, na przykład do tworzenia mapy, który wiesz, że ci się przyda w kolejnej grze, to być może wtedy to tak zrobisz, ale w większości przypadków to jest zbyt proste do przeniesienia, żeby jakoś się tym przejmować. W sensie ja osobiście nie widziałem tego, u mnie w pracy tego nigdy nie było, żebyśmy to dzielili na moduły. Ale to już jest takie, powiedzmy, bardziej zaawansowane. Bo to bez programowania to i tak tutaj nikogo to raczej nie zainteresuje. Dobra, bo jeżeli nie macie żadnych pytań, to ja tylko powiem na szybko o rzeczach, o których tutaj nie wspomniałem, a które są dla was ważne jako programistów czy kogokolwiek robiącego gry. Wbrew temu, co możecie sądzić, blueprinty są bardzo zaawansowane programistycznie. Możecie po prostu jakby w tej chwili tego nie widzieć, ale tak. Pierwsza rzecz. Każda funkcja, poza tym, że jest pure, może być na przykład ustawiona jako... wejdę tutaj, call in editor, co oznacza, że jeżeli wejdę w taki obiekt, moja funkcja pojawi się, oczywiście nie mam jej skompilowanej. Muszę to usunąć oczywiście, bo sobie potworzyłem i się nie kompiluje. O, jak widzicie, mam moją funkcję, którą mogę klikać. To jest również też do debugowania pewnych rzeczy, fiksowania, na przykład przyklej się do ściany, tego typu rzeczy możecie mieć zrobione. To jest raz. Dwa. Metody mogą być prywatne, czyli jeżeli nie chcecie, żeby dzieci tego blueprinta widziały daną metodę, tutaj możecie zrobić protected prywatne. Możecie to, żeby to było constem, czyli no jednak rzeczywiście nie może nic zmienić. O, w sumie chyba tego mi brakowało ostatnio w pracy, nieważne, przypomniałem sobie coś. O kategorię to jest inna sprawa. Macie coś takiego, jak wejdziecie w prawym blueprints. Macie struktury, które jak stworzycie sobie strukturę, możecie mieć dowolne pola, używać tych struktur normalnie potem jako zmiennych tutaj. New user defined
structure, możecie tą strukturę wziąć, rozbić i macie dostęp do tego gówna, które przed chwilą stworzyłem. Również jest na lekcji czwartej, się nie przejmujcie. Macie coś takiego jak enumy, co oczywiście też na pewno uwielbiacie, no bo enumy zawsze są fajne. Są przydatne wszędzie, gdzie się da. Też tak samo można używać jako zmiennych, a nawet dodatkowo mają wbudowanego switcha w blueprinty. Macie interfejsy, co może wam się wydawać dziwne, no bo jak to blueprinty mają interfejsy? Tak, blueprinty mają interfejsy, które ustawia się w class settings i tutaj macie wtedy interfejsy. Tego nie jestem pewien, ale chyba też na czwartej lekcji to tłumaczyłem, ale tak jak mówię, nie jestem pewien, więc w razie czego możecie poczytać na necie. Interfejsy w blueprintach są banalnie łatwe, nie to co w C++. Są biblioteki, czyli możecie stworzyć metody, które będą widoczne z każdego innego miejsca na świecie, czyli mogę tutaj sobie stworzyć moja wielka metoda i wejść do mojego innego blueprintu i zawołać moja wielka metoda. Ponieważ domyślnie metody z danych blueprintów nie są widoczne wszędzie indziej. O właśnie, to jest jedna rzecz. Jeżeli byście się zastanawiali, w jaki sposób możecie wywołać na przykład z mojego test TK metodę, którą stworzę zaraz w graczu, którą nazwę nowa metoda. Tak ją nazwałem, albo się nie nazwała, jednak nowa metoda. Mam nowy event mam w moim graczu, który chciałbym wywołać z kostki. Jak ja mam go zrobić? Mogę to zrobić w taki sposób, że jeżeli mam dostęp do mojej zmiennej, która jest typu first person charakter i oczywiście będę miał gdzieś do niej dostęp, bo ją przypiszę zewnętrznie, to mogę się tutaj wywołać i mogę użyć moja metoda. Nie mogę użyć, ponieważ... Nowa metoda, przepraszam. Nowa metoda. Proszę, i wywołuję metodę z gracza. W jaki sposób gracza przypiszę do obiektu, to już przechodziliśmy. Wiemy, o co chodzi. Co my tu mamy jeszcze? No mamy dużo animacji, o tym jest na lekcji drugiej. Mamy AI, to jest na lekcji trzeciej. Mamy materiały, które materiały nie są kodem jak w Unity, lecz są graficzne, chociaż no Unity Graph też powstał jakiś czas temu. I wszystko łatwo możecie sobie wyświetlać, banalny sposób, jak tylko poświęcicie temu chociaż 60 godzin życia. No bo szybciej to pewnie będzie ciężko, ale też da się to szybko ogarnąć kilkoma prostymi poradnikami, jak robić fajne materiały i bierzecie taki materiał i jeps, wyświetlacie dziwny kolor. Oczywiście tu nie zadziała, ponieważ to nie ma UV-ek, ale to powinno zadziałać. Kurwa mać, czemu nic nie chce zadziałać? O, to zadziałało. To zadziałało. Możemy kolorować sobie i możemy tworzyć material instancje, o których na pewno nie dowiecie się przez pierwsze 20 godzin pracy. Ale też macie coś takiego. Adam? No? A ta podłoga nie ma po prostu innej flagi w shaderze i musiał się przekompilować? Może, w sensie no, nie chcę... O dobra, no przekompilował się. Nie chciałem ryzykować, że to jest coś głupiego. W blueprintach tu już nic więcej ciekawego nie ma. Macie editor utility blueprint, czyli to są takie, no, możliwość napisania własnych tuli do Unreala. Cokolwiek z roślinnością, gdybyście chcieli levele robić. No w sumie to jest kolejna zakładka, coś o czym ja w ogóle tu nie mówiłem, czyli levele. Gdybyście chcieli właśnie... Boxers control. Po prawej stronie. Kurwa, czekaj, bo ja nie mam dla tego pojęcia, gdzie to jest. Tu? Nie o to mi chodzi, nie. Chodzi mi o level jako mapę, którą tworzysz, o to mi chodzi. Marek. Teraz sam nie mam bladego pojęcia, gdzie to jest... Jak mówicie w sześciu, to ja naprawdę nikogo nie rozumiem, nie? Toolbar, no. No. Okej, modes, okej, dobra. Jest landscape, okej. I wtedy wam zmienia tutaj, no bo tego mi brakowało, to kiedyś było domyślnie otwarte. To jest tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli tworzycie własne levele. No dlatego nie mam pojęcia, jak do tego dojść, bo ja nigdy nie tworzę no, map takich terenowych, tak? Bo to jest do... Tak jak mapa w Unity, tak? Czyli macie teren, który możecie skalpować. To jest create. Stworzyło mi go gdzieś. Tak, o. Teraz moja mapa, którą jak widzicie mogę podnosić, bo macie od chuja narzędzi poradników, od tego to jest akurat naprawdę pierdyliar, dlatego tym się nawet nie mam zamiaru zajmować, bo tego jest naprawdę dużo.
Więc co sobie poradzicie? Tak samo jest z roślinnością, którą możecie po prostu dokładnie tak jak w Unity rozciągać i dawać. W sensie cokolwiek jest związane z takimi terenami, tutaj poradników macie dużo. Naprawdę myślę, że jesteście w stanie to znaleźć. Pamiętajcie tylko, że macie w ogóle coś takiego jak landscape, foliage i tak dalej dostępne w Unrealu. To też tutaj istnieje. Macie VX-y, które no w tej chwili to jest przede wszystkim Niagara. To jest bardzo skomplikowany system robienia partikli. Ja nawet nie mam zamiaru... Tak, podstawowy. W sensie podstawowy już chyba nie jest dostępny w 4.26, albo przynajmniej... Nie, no jest. System ale, okej, ale w piątce go czasem nie wyrzucą? Bardzo możliwe. No właśnie, więc wiesz, jeżeli teraz mamy 4.26, który jest ostatnią wersją Unreal 4, o ile się nie mylę, zanim piątka nie wejdzie, no to po co jest uczyć się systemu, który za pół roku zostanie wyjebany? Jakby no to jesteście troszeczkę sadystami dla ludzi, którzy przyszli się to uczyć. Niagara jest przesrana, Niagara jest strasznie trudna, Niagary się używa tragicznie, ale no, jeżeli zależy wam na byciu w partiklach, a nie widzę innego powodu, dla którego mielibyście to dotykać, bo darmowych partikli jest dosyć, no to jakby musicie to ogarnąć. Tutaj jakby nie ma innej ścieżki kariery dla was niż nauka Niagary. A dlaczego jest okropna? Ponieważ tam dużo rzeczy to jest po prostu programowanie. Musicie te partikle programować. Nie mam nawet zamiaru udawać, że wiem, co tam się dzieje, więc jakby to już musicie sami to przejść. A problem polega na tym, że poradników jest dość mało. Zwłaszcza dla początkujących. Poradników jest dość więcej, jeżeli chodzi o zaawansowane rzeczy. Tu jest bardzo duży minus. Dobra, resztę rzeczy to już nawet teraz nie przeciągam, bo to już są rzeczy, które tłumaczyłem albo na czwartych, albo na piątych zajęciach. Czy są jeszcze jakieś pytania? Czy macie jakieś pytania odnośnie tego, co mówiłem? Czy macie jakieś pytania odnośnie tego, że na przykład jak da się osiągnąć jakiś efekt, bo może nie wiecie, czy jest jakieś narzędzie, które wam w tym pomoże i tak dalej, i tak dalej. Śmiało. Ja mam w tym pytanie. Czy te blueprinty są jakieś testy jednostkowe do nich, czy coś? To jest bardzo zabawne pytanie, ponieważ my testy jednostkowe piszemy w pracy do Unreala. To jest ogólnie, no, dość przesrana sprawa. W skrócie, tak, istnieje coś takiego jak wejdziesz w Windows Developer Tools i tu będziesz miał Session Frontend, chyba to. Tak, i tutaj masz automację, tak. Tutaj masz taką zakładkę do automatyzowania. Teraz byś musiał sobie obejrzeć poradnik na necie, bo to jest tam dość dużo roboty. Ale jesteś w stanie stworzyć blueprint, który nazywa się Functional Test, tak jest. W sensie na podstawie Functional Testu. I tutaj możesz sobie właśnie stworzyć własną logikę. Tutaj masz do przeciążenia różne metody, jak na przykład... Tutaj, dobra, one już są przeciążone, dlatego ich mi nie pokazało. Jest przygotowanie testu, start testu, no i jakiś tick. I jesteś w stanie po prostu tutaj przeprowadzić cały test w formie blueprintu. I taki test, on ci się pojawi właśnie tutaj. Żebym teraz wiedział dokładnie, gdzie to się pojawi, bo teraz to już nie pamiętam, ale on się pojawia gdzieś na tej liście. Nie mam bladego pojęcia. Bo my nie używamy tego okna, dlatego ja tego nie używam w pracy. My mamy całkowity własny tool, który no, ziomeczek pisał u nas to kilka miesięcy już w sumie, więc niestety nie mogę tego wam pokazać, bo jest to własność intelektualna firmy. Ale w skrócie da się pisać testy jednostkowe, tyle że no, w tej formie tutaj są bardzo bazowe i raczej dużo z nich nie wykombinujesz, przy czym to oczywiście zależy też od twoich pomysłów i od twoich potrzeb, bo jakbyś robił planszówkę, to myślę, że ci w zupełności wystarczy. Jakbyś robił FPS-a, to już troszeczkę gorzej, ale też się da. Najważniejsza rzecz, którą musisz wiedzieć o tych testach jednostkowych, to one się nie nadają w ogóle do multiplayera. To jest jakby muszę ci powiedzieć z góry, nie? Gdyby cię to kiedyś interesowało. Jak sobie wpiszesz w Google Functional Test Unreal Engine, to tam wyskoczy ci chyba 10 albo 15 minutowy poradnik, gdzie koleś pokazuje, jak tego używać. Więc to myślę, że ci lepiej wytłumaczy niż ja, nie? Próbując sobie przypomnieć, jak się tego używało w bazowej formie, bo my mamy dużo dodatków. Śmiało, kolejne pytania. Okej, w sensie, bo jeżeli nie macie pytań dalszych, to będziemy na dzisiaj kończyć.
Albo przynajmniej ja skończę nagrywanie, jeżeli wstydzicie się rozmawiać przy nagrywaniu, bo są i takie osoby, więc oficjalnie wam dziękuję za spotkanie i do usłyszenia.